powtórzę. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania?
Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania? Zawsze z tymi, dla których warto być więcej. Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got him picking up the pieces. That don't mean you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it because you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this. Go up. You know it's all net when it go up. I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A phone and affection, I'm summoning dummy. Cause bitch, I got problems on places and thinking I'm blind. Cross on my crosses and dead on my eyes. Najmocniejsze kwasy tłuszczowe omega-3 na rynku. Produkty wspierające mózg i ogólne zdrowie organizmu. Produkty na sen, takie jak melatonina i wiele, wiele więcej. Użyj kodu CloudMMA, aby uzyskać 20% rabatu.
Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz, pan Pawłowski. Lecimy z kolejnym programem Roast Cloud MMA. Dzisiaj dwie niesamowite pary. Zaczynamy z grubej rury, ponieważ przed nami bohaterki main eventu Lexi Chaplin. Hello, witam wszystkich. Oraz Marta Linki Master Linkiewicz. Hej. Siemanko, 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 cześć. Witamy oczywiście wszystkich widzów. Fajnie, że jesteście. Bądźcie z nami, ponieważ drugi panel to oczywiście Gosia, Margaret Magical oraz Marianna Schreiber. Będzie się działo, będą telefony. Za chwileczkę oczywiście pojawi się numer, gdzie możecie się zgłaszać ze swoimi pytaniami. Czekamy na nie. Będzie się działo podobnie, jak będzie się działo już 9 marca w Łodzi. Atlas Arena, niesamowita gala Cloud MMA. Wyczekiwane pojedynki. Oj, 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 co to się będzie działo? 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi 10 elektryzujących pojedynków. Zostało już tylko 25% biletów na czwartą galę naszej organizacji. Kupujcie bilety na goingup.pl. W poniedziałek oczywiście druga konferencja. Jeszcze podkreślenie, podbicie atmosfery, jeszcze większe zadymienie przed wielkim wydarzeniem w Atlas Arenie. Jeśli nie możecie pojawić się w Łodzi, galę możecie obejrzeć oczywiście w swoich domach w systemie pay-per-view. Sprzedaż pay-per-view trwa na cloudmma.tv. Nie czekajcie do ostatniej minuty, ogarniajcie wcześniej i bawcie się dobrze. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher, sponsor główny Cloud MMA, Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Galę możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA. Poza tym oczywiście HotPay, system płatności internetowych, Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem Cloud MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Ola Woga, Royal Quality Brand, polska odzież najwyższej jakości dla niej i dla niego. Z kodem Cloud MMA 10 otrzymacie 10% zniżki w butikach partnerskich marki Ola Woga. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej, Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment, a patronem medialnym organizacji jest oczywiście Super Express. No, ja się niesamowicie cieszę, że mogę tutaj z wami być, dziewczyny. Z jedną... Ja też się bardzo cieszę, że w końcu ten rząd reklam się skończył i możemy zacząć. Oj, no i po co od razu takie negatywne emocje? Jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić. A dzięki reklamom, dzięki sponsorom takie wydarzenia mogą się odbyć i mogą być takie duże. Wiesz, jak to jest. Ale dobra, pójdźmy w to. Czy to od początku taka twoja postawa agresywna, czy dzisiaj tak... Aż ja jestem agresywna? No nie, no tak to trochę odebrałem, czy nie? Nie, po prostu nie mogłam się doczekać. Aż przejdziemy do meritum. Okej, no dobrze, no to przejdźmy do meritum. Twoja pierwsza walka w Cloud MMA, niesamowicie oczekiwana. Również pierwsza walka w Cloud MMA Lexi oczywiście, ale wiele osób mówi, że to jakby obie macie sobie dużo do udowodnienia. No, ty musisz udowodnić, no wiesz, wchodzisz na nowy teren i od razu walczysz tak, panią ambasador. Już zauważyłam wcześniej na konferencji, że weszłam na teren Lexi, że jest to jej teren, bo na przykład takie porównanie, kiedy wchodzę na konferencjach fejmowych, zaczynam swój panel, no to jednak słyszę jakieś tam piski, klaski, odgłosy ze strony publiczności, a kiedy teraz wchodziłam na swój panel, to była cisza. Z kolei, kiedy wchodziła Lexi, to był tam ostry wiwat, także czuję, że nie jestem u siebie, ale póki co nie mam na co narzekać, jestem bardzo ciepła. Ale ja tylko chciałam szybko powiedzieć, staram się, żebyś się tutaj czuła komfortowo, na przykład przed chwilą, jak przyszłaś sama, to zeszłam na dół, żebyś, nie wiem, nie czuła się dziwnie, bo jednak ja znam wszystkich tutaj pracowników, żebyś się komfortowo u nas czuła w Cloudzie jak najbardziej, nie? Czuję się bardzo komfortowo. Dobrze mi się pracuje z ludźmi, którzy są odpowiedzialni gdzieś tam za koordynację, produkcję, także jest okej. Okay. Bardzo fajnie to też wygląda, ale powiedz mi, czy czujesz właśnie, wiesz, z jednej strony no, nie jesteś u siebie, z drugiej strony tutaj Lexi stara się być dobrym gospodarzem i wszyscy traktują cię tutaj oczywiście tak, jak należy, ale czy myślisz, że to też jest, czy to też jest coś, co wpływa w jakiś sposób na twoje podejście, na twoje przygotowanie? Czy czujesz rzeczywiście, że ta presja jest większa? Wiesz co, presję czuję za każdym razem. Jestem jakby przyzwyczajona do pracy pod presją. Także no, ta presja towarzyszy mi zawsze przy każdych przygotowaniach. Czy teraz czuję jakąś wyjątkową presję? Czuję, że ona jest, tak jak zawsze. Okej. Mówiłaś, że w pewnych kwestiach jest inaczej. Tutaj nie musisz aż tak bardzo patrzeć na tematy wagi, prawda?
Na przykład, na przykład pierwszy raz, właśnie, jeśli chodzi o tą wagę, to też ja zawsze biłam się w limicie, pierwszy raz nie muszę robić tej wagi, zawsze biłam się w limicie 61,2 i gdzieś tam, może nie lekceważąco, ale trochę olewczo podchodziłam do swojej diety i zazwyczaj zbijałam 8, 9, 10 kilo ostatni miesiąc przed walką, a kobiety nie zbijają tak łatwo wagi jak mężczyźni. I gdzieś tam, zależy, którzy. No, ciężko mi było i jakby to nie jest tak, że ja zrobiłam tą wagę dużo wcześniej, bo planowałam walkę z Lexi, szykowałam się do tego, tylko po prostu jakoś gdzieś tam w wakacje mój facet pchnął mnie do tego, żebym zmieniła dietetyka i żebym poszła do jego dobrego znajomego, który jest świetnym dietetykiem i gdzieś tam po prostu zrobiłam fajną formę, zrobiłam tą wagę i mam gotową wagę. No to petarda. Ładnie, zazdro. No ja jeszcze muszę trochę pozbijać. A, no wszystko przychodzi z czasem, doświadczeniem i gdzieś tam może, nie wiem, jakby dotarło do mnie po pewnym czasie, że ja też nie jestem sportowcem takim z krwi i kości, bo gdzieś tam nie trenuję przez całe życie, ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że jednak to, co jem, ma bardzo duży wpływ na to, jak się czuję, ile mam siły na treningach i tak jak to mówię, no uważam, że skoro jeżdżę dobrym autem, no to nie wleję do niego byle jakiego paliwa i tak, zmieniłam gdzieś tam myślenie na temat swojego żywienia, pilnuję tego, co jem i po prostu dobrze wyglądam, dobrze się czuję i jestem w szoku w ogóle z tego, jak się czuję, jak wyglądam. Tak, więc może Lexi, no wszystko przed tobą jakby. Yeah. Okej, dziękuję. Na razie emocje jak na grzybach, ale to jest też dosyć ciekawe, bo Marta Linkiewicz to jest chyba największy glow-up w polskim internecie. Pytanie, czy się z tym zgodzisz? I od razu pytanie, czy uważasz, że to jest rzeczywiście taka naturalna kolej rzeczy, czy to jest rzeczywiście przemiana Marty, czy po prostu to jest chwyt marketingowy. No właśnie, chwyt marketingowy. Czy jest to po prostu dobra decyzja biznesowa, żeby nie tylko zasięgi się zgadzały, ale współpracę, kasa i tak dalej? Kurde, czy bym to nazwała największy glow up w Polsce, tak co to powiedziałeś przed chwilą? W polskim internecie. W polskim internecie? Nie wiem, ale na pewno bardzo duży glow up zaliczyła, bardzo ładnie wygląda. Cera, bardzo ładna, włosy bardzo ładne. Nie myślę, mam akurat make-upu na sobie. Nie masz make-upu? Mam make-up. Masz, ale no nie. Ale z tą cerą to bym polemizowałam. Glow up jest, co? Z tą cerą to bym polemizowała. A to z daleka nie widać. Te figurę też masz bardzo ładną, więc jak najbardziej jest ten glow up. Ja jestem pod wrażeniem i czy to jest chwyt marketingowy? Wydaje mi się, że nie, że ona po prostu chciała się, nie wiem, dobrze czuć, zabrać za siebie. No i wyszło jej chyba, nie? Proszę bardzo. Jakby bardzo często słyszę, ludzie do mnie piszą na przykład na Instagramie, tak? Widzę, czytam wiadomości, jestem ciekawa, co ludzie gdzieś tam do mnie piszą i często spotykam się z czymś takim, że zarzucana mi jest pewna właśnie maska, że ja się tak naprawdę nie zmieniłam, tylko to jest właśnie tak jakby powiedziałeś, chwyt biznesowy, tak? Że no tak, no to jest... gdzieś tam ktoś mną zarządza i po prostu to jest taki biznesplan, ale szczerze powiedziawszy to jakby nie wiem, jak mam to nawet skomentować, bo ja jestem w internecie, pojawiłam się w internecie, jak skończyłam 18 lat. To jeszcze, jak dla mnie to jest dziecko, gówniara, że tak powiem. Używam takiego terminu gówniara. Ja uważam, że byłam kiedyś gówniarą, wyszczekaną patoluwą po prostu. I no tak, tak było. I ja po prostu dorosłam. No spoważniałam, dorosłam. No nie mam już 18 lat, tylko 27. I jestem może nie taka dorosła, ale no, na pewno dojrzalsza. I to jest naturalna kolej rzeczy. No tak, no ja się z tobą zgodzę, ale to jest właśnie ten argument, bo wiesz, Lexi ma bardzo dużo fanów, bardzo dużo fanek i one też właśnie jak tam robiłem research pod program, no to były pytania, a tam właśnie zapytaj, czy na pewno, czy to nie jest tak, że ta patologia cały czas jest tam zakorzeniona, ale jest to po prostu motyw, no bo wiesz, w sytuacji, kiedy twoje zasięgi zawsze były bardzo duże, ale chyba no, ze względu na swój wizerunek nie mogłaś tego zawsze przełożyć na jakieś tam, wiesz, współpracę, tego typu rzeczy, prawda? Przynajmniej taki był powszechny odbiór tego. Tak, ale wiesz co, mimo tego, że okej, mając ten wizerunek taki dość ostry i imprezowy, ja zawsze to powtarzałam, ja
nie zarabiałam wtedy z Instagrama w ogóle praktycznie. Jakby to nie były takie pieniądze, jakie są teraz. Ale ja zawsze byłam szczęśliwa, nawet jak miałam 10 zł w portfelu. I właśnie o to mi chodzi. Jakby często myślę o tym, jak ja jakby niczym się nie przejmowałam. Nie miałam dużo, ale też niczym się w ogóle nie przejmowałam. Jakby nie przejmowałam się rzeczami, którymi przejmuję się teraz. Ja naprawdę byłam szczęśliwa, wyzwolona. Jakby nie musiałam się o nic martwić. Teraz na przykład mając tę współpracę, ja muszę uważać na to, co mówię bardzo, więc... Nie przychodzi ci to łatwo? Albo tak naturalnie? Nie. Nie, ja się nie lubię gryźć w język. Mhm. Tak. A czasami trzeba. A czasami trzeba. Mhm. Leksy, jak często ty się musisz gryźć w język? Szczególnie jeżeli chodzi o konferencje, programy i tak dalej, no bo jest tutaj Marta Linkiewicz, twoja przeciwniczka, z którą raczej masz takie, wydaje się, że relacje okej, ale na przykład w temacie Marianny Schreiber, która dzisiaj też tutaj się pojawi, no to już ciężej ci jest powstrzymać. Tam faktycznie trochę się gryzę w język. Ludzie mi zarzucają, że kurde, jako włodarz, jako współwłaścicielka nie wypada mi jej cisnąć. Ja się z tym nie zgodzę, aczkolwiek staram się zachowywać jakieś... jak to się nazywa? Granice. Nie będę, też nie wiem, do czego ona jest zdolna, ale czasami muszę się gryźć w język, jak na nią patrzę. Czy śledziłaś, jakby kojarzyłaś te wcześniejsze poczynania Marty i czy miałaś w związku z tym jakieś wątpliwości, czy jakby chcesz tej walki? Nie patrząc teraz na poziom sportowy, tylko pozastanawiając się, czy ty, Leksy, jednak nie, bardzo family friendly nie, postać? Bo wydaje mi się, że od kilku lat można już powiedzieć, że Marta jest bardzo spokojna, wręcz... Bardzo, bardzo spokojna, więc nie myślałam nawet o tej jej przeszłości. Okej. Okay. To teraz... W ogóle, Areczku, wydaje mi się, że nie wyczerpałam tematu. A, proszę bardzo. A propos tego udawania, tak, że bardzo możliwe, że ja udaję i nie jestem sobą, ale jak ja mogę udawać, skoro... ja byłam kiedyś taką osobą, ja otwarcie mówiłam, ktoś, kto mnie obserwuje od dawna, może to zauważyć. Ja mówiłam, że ja nienawidzę sportu, że ja nigdy nie będę trenować i jedyne, co mnie interesuje, to picie wódki od poniedziałku do piątku. Proszę mi wybaczyć, każdy był kiedyś młody. Ale przynajmniej w weekendy była przerwa, to trzeba docenić, no. Małe sukcesy. I co, jakby, wiesz, też jak ja się wypowiadałam, jaka ja awanturnicza byłam, ile we mnie emocji negatywnych było. I to dało się zauważyć. Ja szukałam awantur w internecie, zaczepiałam ludzi. Byłem jedną z tych osób, kojarzysz? Nie pamiętam już. A ja pamiętam. Strasznie to było takie agresywne z mojej strony. A ja teraz jakby... Nie rozumiem w ogóle, jak ktoś może tak myśleć. No, nie, może po prostu chcą mnie ludzie zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. Być może. Ale takie pierdolenie, że tak powiem, mega mnie denerwuje. Nienawidzę. Właśnie widać to, że boli ci ten temat, że ludzie mogą myśleć, że nie wiem, że to jest fake albo że ty dalej... No właśnie nie rozumiem tego. Mój mąż tego nie pojmuje. I wiecie, to jest jakby, może na to patrzeć oczywiście z wielu perspektyw, ale ja się spotkałem z dwiema opiniami. Jedna bardzo pozytywna, na zasadzie Marta dorosła, dojrzała, w końcu jakby fajnie, że ta dziewczyna się ogarnęła, ale spotkałem się też z drugą opinią. Z jaką? Linki Master jest nudna. Ona jest ciekawa. Od czasu, kiedy przestała dymić, od czasu, kiedy przestała przeklinać, przestała po prostu jakieś tam tematy, jakieś tam autobusy, blablabla. Nudna. Tak, dokładnie. Jest nuda. Jak się z tym czujesz, nie? Wiesz co? Powiem ci tak, że ja bardzo często słyszę, że jestem nudna. I generalnie, czy mnie to w jakikolwiek sposób boli? Nie. Wiesz, ktoś, kto obserwował mnie kiedyś, brakuje mu pewnie takich dzikich akcji, historii, które gdzieś tam wrzucałam do tego internetu. Ale ja też uważam, że ja jestem nudna. Jak myślę o swoim planie dnia... 27-letnia babcia Marta Gdziewicz. Tak, ja mam swoją rutynę, ja bardzo lubię swoją rutynę. Ja lubię wstać rano, wstaję o 7 i po prostu jestem taka, 7 godzina, wiesz, ptaszki ćwierkają, ja wstaję, czuję się taka produktywna i mnie to jara po prostu. No nie wiem, może jestem nudna, ale zajebiście mi się żyje z tą moją nudnością i naprawdę... I'm so sorry, I'm happy right now. Mhm. No to jak już poszło po angielsku, to... Właśnie chciałam powiedzieć, że lecimy po angielsku. Odbijamy. Nie, okay, we can continue in English, that's not a problem for me. Let's go. Yeah. Czy uważasz... To jednak po polsku czy po angielsku? No właśnie. Dobra, to ja będę odpowiadać po polsku. Okay, no worries. Pytanie po angielsku, będę odpowiadać po polsku. Guys, fun fact, pan Arek Pawłowski uwielbia popisywać się swoim amerykańskim akcentem. Powiedziała Leksy Chaplin, come on! Ale u mnie to po prostu, łatwiej mi się tak gada, a ty ale jesteś Polak. Ja jestem Polak. Ej, ja przepraszam. No dawaj, mów po angielsku.
it's not like I'm showing off or anything. You it's love just that showing I'm not off, showing yeah. off at all. I'm just using like for me English is more natural. It's like especially you're when Polish. I know, but it's weird. It's super weird, but not like English is more natural in some cases, especially like in. Ładnie brzmi angielski, mi się wydaje. Exactly, like in some things, like in wrestling promos, and you know, in stuff like you know MMA stuff. It's so natural. It rolls off the tongue. It's so much easier. Tak. Ale już przejdźmy, żeby nie było, bo później będą pisać, będą nas tutaj hejtować. No ale dobrze, przejdźmy jeszcze, jakby wróćmy na chwilę do tego tematu, jakby nudów, bycia nudnym i tak dalej. No. Czy ty uważasz, że Marta straciła taki swój pazur, kiedy ten jej wizerunek naturalnie jakby ewoluował do tego, jaki jest obecnie? Czy ty uważasz, że Marta jest nudna? Do you think she's boring? Ja uważam, że na pewno straciła ten pazur, uważam, że na pewno jest nudniejsza, ale czy to jest złe? Wydaje mi się, że lepsza jest taka Marta niż Marta, która krzyczy ryj, kutas, więc jak dla mnie jest okej. Okay. Kurczę, ponownie, w tym świecie bycie nudnym, bycie nijakim to jest wyrok z jednej strony. Z drugiej strony w takim życiu prawdziwym, bo jest świat poza internetem, no to o wiele lepiej. Czy ty masz coś takiego, że wiesz, wracasz do tych materiałów, wracasz do walk, nie wiem, ze Smeraldą i tak dalej i czujesz zażenowanie? Tak. Czy masz, okej. Okay. Tak, trochę tak. Ostatnio... A propos Esmeraldy, zaprośmy pierwszego gościa. Zapraszamy. Co? Żartuję. Boże! Ale twarz, Marto, tak! Ty, ja mam takie, nikt mi nic nie mówił, nie? Nie. No, zobaczymy. Mamy pierwszego gościa, ale na linii, więc jakby wrócimy do tematu, a tymczasem kogo witam, kogo goszczę? Cześć, kochani, ulubiona zawodniczka z naszej kochanej Lexi, Marianna Schreiber z tej strony. Lexi już skomentowała pod nosem. Tak, no. Nie usłyszałam, niestety. Co tam, Mariola, gdzie jesteś? Ty masz być w studiu, masz zaraz program, a ty, kurde, dzwonisz. Roxy, po pierwsze nie mam, tylko mogę teraz. A dwa, ej, ty jesteś tak mało kreatywna, musisz mnie przekrzyczeć, żeby nie dać mi dojść do słowa, to niekulturalne. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, tak oglądam i słucham, że ty musisz się gryźć w język, żeby mi czegoś nie powiedzieć i tak dalej. Dlaczego nie jesteś taka odważna, kiedy dziesiątki razy widzisz mnie na żywo, nie podejdziesz, nie powiesz mi tego w twarz, tylko udajesz przed kamerami, nie wiem, dla zasięgów czy cokolwiek innego, przezywasz mnie. To mi nie urąga. Kiedy myśmy w ogóle się widziały, że ja bym miała do ciebie podchodzić, ha? No widziałyśmy się. Ja się wypowiadam na twój temat, jak ktoś się mnie pyta, okej? Okay? Dobra, Roxy, posłuchaj, jedna ważna rzecz. Ja uważam, że kobiety z klasą powinny ciągnąć się na szczyt, a nie hejtować, pomawiać, bo to jest dla słabych ludzi. I ty potem chodzisz do żurnalisty i płaczesz, że ktoś cię w taki sposób traktuje, a sama tak traktujesz nie tylko kobietę, ale i tego zawodnika. I pomyśl sobie, co czują inni, postaw się na miejscu tej osoby, bo teraz grasz, siedzisz przed kamerą Marianna, twój wywód jest za długi i mi jest ciężko się odnieść. Ja już zapomniałam na początku powiedziałaś. Ja pozwolę tylko jedną rzecz. No. Marianna, czy ty jesteś w studiu już z nami, czy jeszcze nie? Nie, ja jestem w drodze na panel. Okej, okay, to w momencie jak... Jakby ta rozmowa oczywiście tutaj się potoczy. Czekaj, padnij do studia. Ale tak, no, ale nie, ale poczekaj, bo ty taki długi wywód, że na początku coś powiedziałaś. A propos pomówienia i coś jeszcze. Aha, że kobiety powinny się wspierać, coś w tym stylu, nie? Powiedziałaś. Słuchaj, ja przyjmując ciebie do klauta, ja się bardzo ucieszyłam. Ja myślałam, że ty tutaj w klaucie trochę namieszasz w pozytywny sposób, trochę ten pociąg wykoleisz, te złe rzeczy. A ty, kurde, siadłaś jako konduktor tego pociągu. Co ty w ogóle odwalasz? Mówisz o pomawianiu, gdzie to ty mnie pomawiasz? Co ty za zasrany TikTok ostatnio nagrywałaś, że ja propsowałam Magikala? To jest pomówienie i to jest mocne pomówienie. A nie? Słuchaj, gościu pisze do mnie, że... Ja specjalnie powiedziałam, że absolutnie nie popieram poczekaj, to, co on zrobił. Mówisz coś do mnie, a nie dajesz mi dojść do słowa, więc... No bo ty gadasz głupoty, ja ci mówię. Ja od razu powiedziałam, że... Zachowajmy się fair i teraz wyjaśnijmy widzom, o co chodzi. Daniel Magikal napisał na Twitterze, że by mnie wziął na, już nie powiem na co, na ringu przez 6 godzin. I ty się z tego śmiałaś, potem poszłaś i robiłaś sobie z nim zdjęcia, kiedy gościu zachęca do jakiegoś, nie wiem, ludzi, do jakiegoś gwałtu.
Łukasz, słuchaj kobieto, powiedziałam na scenie głośno, wyraźnie, że absolutnie nie popieram tego, co on powiedział. On podszedł, zapytał się o zdjęcie, to w ogóle było przed całą sytuacją. Skąd ja, co ja miałam powiedzieć? Nie, Daniel, nie zrobię z tobą zdjęcia, bo coś tam Mariolce powiedziałeś. To wasze sprawy, wasze sprawy. Nie, to przede wszystkim nie powinnaś z nim robić zdjęcia, choćby za to, że znajdasz nad psem, ale to już twoja sprawa. Posłuchaj. Mariola, ty walczysz z jego matką! Ty walczysz z jego matką! Lexi, okej, teraz rozmawiamy o tobie i o Danielu. To raz, a dwa, uważam, że słuchaj, ja naprawdę się nie obrażam, bo takie osoby, które w ten sposób próbują mnie podejść, one nie są w stanie mnie obrazić, bo ja wiem, kim ja jestem, rozumiesz? Wiem, kim ja jestem. Kim ty jesteś? Ja jestem zwykłą dziewczyną z Warszawy, która wychowała się w bardzo trudnych warunkach. Wiem, co osiągnęłam sama i do czego doszłam sama. Weź, co ty gadasz? Ty jesteś farmazoniarą, Mariola. Ty jesteś farmazoniarą. Dlatego ty, Roxy, która chodzi i płacze o nie, o nie, Mariola, a potem wyzywa inny. Już na Klauto ma 5, Roxy kontra Mariola. Słuchaj, ty jesteś tak mało kreatywna, że ja przekręciłam twoje imię i ty musisz to samo robić, tak samo z Marconiem. On do UFC, ty też do UFC. On mówi gra, ty też gra. Ty jesteś tak mało kreatywna, że ludzie piszą na czacie, że to jest typa i że tak naprawdę gdyby cię nie było, to by nawet tego nie zauważyli, więc chyba to tobie bardziej urąga niż mnie. Słuchaj, to wpadnij do nas do studia, to... A, no i zajebiście, nawet nie mogę odpowiedzieć. Ej, ale zupełnie szczerze, jakby strzelam, że... No, Mariana się rozłączyła, nie wiemy dlaczego, ale jeżeli rzeczywiście jest w drodze, to niech wpadnie. Ja jestem bardzo mocno za tym. Marianna, jak tylko pojawisz się w studiu, nie czekaj na swój panel, dołącz tutaj do nas. Wjeżdżaj jak sekwento po prostu. Ja chciałem zapytać... co jest w ogóle śmieszne, naprawdę. Dobra, Lexi, szczerze? Nigdy nie widziałem cię tak rozsierdzonej. No przysięgam ci. To jest chyba jedyna osoba, która tak na ciebie działa. Ja mam do niej tak... Serio, mam leciutki żal do niej, bo ja naprawdę, jak myśmy przejmowali ją do Klauta, ja scrollowałam Instagrama, ja patrzę, o, taka, takie wartości chcę wprowadzać, takie coś, a mi nie do końca się podoba to, co jest w tych Free Fight. I myślałam, że ona coś tutaj może, wiesz, pomoże. A ta siadła na, jako konduktor tego pociągu. Ona po prostu jest... Weszła w ten świat, wszystkie swoje wartości na bok nasunęła i no tak jak mówię, jest teraz królową tego gówna wszystkiego, nie? Więc no, jeżeli świat... Jeszcze będzie mi tu wypominać, że ja nie wiem, jakieś pomawianie, że ja jej nie wspieram, z czym do ludzi, nie, niech ona tam... Jest to abstrakcyjne, ale jeżeli świat Free Fightów to jest pociąg, to ja jestem tym gościem, który wsiada tylko na jeden przystanek, mówi piwo jasne i wychodzi, nie? Ale zupełnie szczerze, teraz już do ciebie, Linki, no właśnie, co ty sądzisz? Jak ty odbierasz, wiesz, jest... Dobra, sama powiedziałaś, że byłaś patusiarą, okej. Okay. Yeah. Co jest jakby lepsze, czy to da się jakoś gradować, oceniać, czy jest bycie otwartym, szczerym w swojej mniejszej lub większej patologii, czy właśnie ubieranie tego pod taki płaszczyk, no bo kurczę, porozmawiamy sobie tutaj z Marianną, ale ludzie widzą, że to jest gra, nie? No tak. Wiesz co, Marianna, ja ją odbieram tak, dla mnie to jest postać, która... Po prostu chcę zrobić tutaj show i zagrzać miejsce we frikach jak najdłużej. I dla mnie to jest po prostu showmenka, tak? Ona przyszła tutaj zrobić show. Czy jest taka prywatnie? Nie wiem, nie znam jej, nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Po prostu ma gadane, umie ciągnąć rozmowę i wie, jak poddymić. I w końcu te freakfighty to jest też pewnego rodzaju show. To nie jest, dla mnie to nie jest patologia, tak? Jeśli chodzi ci o, jeśli chodzi ci o moją poprzednią kreację, to... Kreację, teraz już kreację. Kreację, no. Styl życia, jaki prowadziłam, no to był lekko patologiczny. Mhm. Ja nie udawałam, ja po prostu byłam sobą. Okej, zobacz. Czyli nie kreacja i nie lekko. To? Nie kreacja, bo powiedziałeś kreacja. Kreacja i co? I coś? I nie lekko. Nie lekko? Bo chciałaś lekką patologią. Lekką patologią. A tam już trochę grubo leciało. No, zobaczymy, czy grubo poleci nasz kolejny gość na linii. Kogo witam, kogo goszczę, a ten temat oczywiście dokończymy. Halo, witam wszystkich. Cześć, siema, cześć. Siema. Halo, cześć. Mariusz z Pruszkowa z tej strony. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Siemanko, Mariusz. Pozdrawiamy Pruszków. Właśnie ja w takiej samej sprawie jak kiedyś dzwoniłem, tylko tym razem do Marty, a nie do Agaty. Proszę bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie, no bo zajmuję się w niecodziennej branży siedzę, że to jest branża filmów dla dorosłych, tak?
Tym razem takie samo pytanie mam nie do Agaty, tylko właśnie do Marty. A do mnie nigdy nie dzwoni. Chłopie, weź ty na OLX-ie wystaw jakieś ogłoszenia, nie dzwonisz tutaj do nas na programy i pytasz się zawodniczek. Były takie propozycje na Instagramie, ale no niestety ciężko z odzewem, jakby, że tak powiem. Także wolę się dodzwonić. Ktoś mi podesłał akurat, że są rundki, także mówię, czemu nie? Czemu nie spróbować? Rundki to inna federacja. Przepraszam bardzo, roast. Luzik, luzik. I właśnie tak myślę, Marta, czy może kiedyś zastanawiałaś nad tą branżą? Pieniądze nie są w tym małe. Także no, takie pytanie do ciebie otwarte. Czy może byś chciała? Rozumiem, że to jest pytanie szczere, a nie tam trolling, tak? Tak, no jakby znamy przeszłość Marty, trochę widzieliśmy tych wszystkich storek, więc myślę, że byłby to jakiś mały potencjał, że tak powiem. Albo nie mały. Jak się do tego odniesiesz? Czy w ogóle chcesz odpowiadać? Tak, mogę odpowiedzieć. Nie, nigdy nie zastanawiałam się nad wejściem w branżę porno. Ja tak powiem szczerze, że mam taki jeden jakby grail, taki jakby marzenie mojej branży, że nagrać taki film no, z paroma czarnoskórymi facetami właśnie w takim autokarze. Wynająć autokar i jakby spróbować. Ale ty będziesz grał czy reżyserował? Ja ciągle za kamerą. Okej, okay. No ktoś musi. I może Marta myślałaś o tym właśnie. Bo to nie. Jest takie, przyznaję, że to jest takie całkowicie moje marzenie po prostu paru czarnoskórych i ty. Słuchaj, no to skoro marzysz, skoro marzysz o autokarach i o czarnoskórych mężczyznach, no to warto może wyjść spoza tej kamery i spełnić inaczej te marzenia. Słuchaj, no trzymam za ciebie kciuki, trzymam kciuki za spełnienie twoich marzeń. Ja osobiście nie jestem zainteresowana. To, że między tym autokarem i czarnoskórym jesteś ty, trzeba o tym pamiętać. Okay. Wydaje mi się, że lubisz się zabawić, lubisz takie sporty, więc uważam, że byłby to jak najbardziej dla ciebie. A co to znaczy lubisz się zabawić? Co masz na myśli? Uprawianie seksu to jest dla ciebie zabawić się? No i patrząc na tamte jakby storki i to wszystko, to raczej nie był tylko seks, tylko impreza też także. No to słuchaj, spostrzegawczy jesteś. No, dziękuję, także ja uważam, że mogłabyś to przemyśleć i jak najbardziej. Tak samo jeszcze moja dalej oferta dla Agaty. Jest cały czas aktualna. Teraz widać, że trochę powoli wchodzi w tą branżę, więc ja jestem bardzo, bardzo otwarty na takie rzeczy. Dobrze, Mariuszu, czy masz jeszcze jakieś pytania albo czy chcesz kogoś pozdrowić? Nie, no wydaje mi się, że nie. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, tak? Dobrze, to trzymaj się, Mariuszu. Więc, a tu Marta, przemyśl jeszcze raz, bo mamy czterech naprawdę fajnych aktorów czarnoskórych, więc uważam, że odnalazłabyś się. Dziękuję bardzo, przemyślę. Do zobaczenia nigdy. Przemyśl, jak coś, to napiszę na Instagramie i się przypomnę. Dobra, no cóż, jest to, jakby powiedzmy sobie szczerze, no tutaj wyczuwam mimo wszystko, że jest to jakaś tam rana, powiedzmy, stara i tam zabliźniona, ale ludzie bardzo, jakby ludzie szukają sensacji, ludzie lubią takie rzeczy. No tak, pragnę zauważyć, że też jeśli po prostu komuś nie odpisałam na Instagramie, to nie jestem zainteresowana, bo z reguły widzę każdą wiadomość, więc... Jeżeli chodzi właśnie, wiesz, jeżeli chodzi o tę starą Martę Linkiewicz, to mogę ci powiedzieć, że po pierwszej gali... Poczekaj, bo zapomnę. A proszę. A propos tej lekkiej patologii. No, była to lekka patologia, ale pragnę też zauważyć, że ja nikomu nie robiłam krzywdy i krzywdziłam samą siebie, więc... Nie biłaś się tam z ludźmi? Co? Nie biłaś się, ty nie biłaś się z ludźmi gdzieś na ulicy? Czy nie, coś? Nie biłam się nigdy z nikim na ulicy. A czy, no i teraz wchodzimy w grubsze tematy, a czy fakt, że ogląda cię, wiesz, bardzo dużo osób, że jesteś bardzo zasięgowa i młode osoby, aha, młode dziewczynki na przykład mogą uważać cię za, wiesz, za wzór? Ja nie mam kontentu, mój kontent nie jest family friendly, ja nie czuję na swoich barkach żadnej odpowiedzialności za edukowanie młodych dzieci. Rozumiem, w sensie jakby rozumiem to, a z drugiej strony, no wiecie jak to jest, że też zakazany owoc najlepiej smakuje. No, ty tworzysz kontent bardzo family friendly i twoje fanki, w sensie twoje fanki są mega za tobą. Ja na przykład widziałem, nie wiem czy to było bezpośrednio przy tobie, ale widziałem jak nagrywane były TikToki, gdzie dziewczynki mówiły: Lexi, nie walcz, nie musisz tego robić, my cię kochamy taką jaką jesteś i tak dalej. Byłaś może świadkiem tej sytuacji? No, jakby, ale widzę, że się bardzo stresują tymi walkami. Bardzo. No i też pytanie w kontekście tego, czy uważasz, że to będzie twoja najtrudniejsza walka? Jak dotąd? Na pewno, no, na pewno najtrudniejsza. No. Zdecydowanie. Przeciwniczki. Ale psychicznie myślę, że najłatwiejsza. Bo po raz pierwszy to ty jesteś underdogiem. Giga underdogiem. Nie mam nic do stracenia, mogę ewentualnie zaskoczyć. Naprawdę, mam wrażenie, że ludzie myślą, że ja wejdę, wyłapię, nie wiem, lewy, prawy i się skulę. Jest
tak luz umie, nie? W sensie, no, na pewno w kontekście tego, co bukmacherzy wystosowują, no to tak to wygląda, ale zobaczymy. Zobaczymy też, co ma do powiedzenia nasz kolejny widz. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć. Cześć, cześć. Z tej strony Marysia, mam dwa pytania. Pierwsze do Marty, mojej ulubienicy, tylko chciałam tutaj zaznaczyć. Proszę bardzo. Pierwsze pytanie, czy jest team Gocha, czy team Schreiber? Chyba tak, nie wiem, ta druga. Czy jestem team Gocha, czy team Marianna? Tak jest. Tak, tak. Kurde, moja odpowiedź będzie neutralna, bo nie jestem w żadnym teamie. No dobra, A ty w którym jesteś teamie? Teamie X. Tak, tak. No nie jestem, tylko team Ray. Okej. Dobra. I drugie moje pytanie, a bardziej rada do Lexi, że jak ktoś podchodzi i się ciebie pyta, czy chcesz zdjęcie, a nie masz ochoty, to może warto powiedzieć nie, a nie. No, nigdy nie było takiej sytuacji. Aha, że ale zrobiłam to zdjęcie? Ale jakie to ma znaczenie, czy zrobiłaś, jak zrobiłaś to z łaską? W sensie słabo. A wiesz, że ja jestem człowiekiem? Wiesz, że ja czasami po konferencji psychicznie jest mi ciężko, jestem smutna. Ja nawet jak płaczę, to robię sobie zdjęcia z widzami. Więc może następnym razem, jak podejdziesz, to pamiętaj, że ja też jestem człowiekiem, okej? Okay? Znaczy ja zawsze pamiętam, bo ja też jestem człowiekiem, także... To wiesz, że ja, nie muszę zawsze reagować, pewnie, dawaj, ale nigdy nie odmówię... Nie, w ogóle chodzi mi o to, żeby po prostu powiedzieć, że nie masz na to ochoty, bo... Nie, właśnie nie, ja wolę... Ale już nie będę chciała więcej z tobą zdjęcia, także już nie musisz się o to martwić, nie? Ale ja ci mogę odpowiedzieć. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie, niż powiedzieć, że nie. No nie wiem, dla mnie to takie hamsko. Nie wiem, no ja to odbieram hamsko, więc wolę sobie zrobić. A to, czy ja się mam wielki uśmiech na twarzy po robieniu, nie wiem, 100 zdjęć, no czasami nie, no. Dobra. Więcej pytań nie mam. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się, Marysia. Jak tylko usłyszałem, że Marysia, to myślałem, że znowu Marianna. Też myślałem, że Mariola. Nawet głos przez chwilę zdawał się podobny. Marta, jeżeli chodzi o twoją listę przeciwniczek, naprawdę mega mocne nazwiska. Ty walczyłaś, wiesz, wygrywałaś, przegrywałaś? Poczekaj, bo jeszcze myślę, czy coś powiedzieć na temat tego kontentu family friendly, a to proszę bardzo. Nie. Idźmy dalej. Okej. Okay. No właśnie, jeżeli chodzi o listę przeciwniczek, bardzo mocne. Wiesz, wygrane, przegrane, ale wszystkie twoje walki... Taki sport. Wszystkie twoje walki, no może poza tymi debiutanckimi, które no nie były jakoś... Boże, a właśnie, bo my rozmawialiśmy o Esmeraldzie. Aha. I tam było jakieś pytanie o tą pierwszą walkę. Czy czuję wstyd? Coś takiego pytałeś. Wiesz co, tak? Bo, ale to jest... No dobrze, to możesz powiedzieć właśnie no o tym, czy czujesz zażenowanie... Ja w ogóle czasami o tym zapominam, o tej... Uważam, że walka z Esmeraldą to jest po prostu... Że tego nie było. Nie, no właśnie, kurde, niestety było. Ale... super walka. Odczułam takie zażenowanie związane z tym, bo ostatnio gdzieś tam chyba... Ostatnio ktoś do mnie, pan Krzysztof Rozpala, gdzieś tam rozmawialiśmy. Pozdrawiamy. To nie było ostatnio, z jakieś pół roku temu. Gdzieś tam podchodzi do mnie i mówi, że no, że oni sobie oglądali, odpalili sobie ostatnio ten Fame i oglądali moją walkę ze Smeraldą. I nagle, ja totalnie to wymazałam z pamięci, nagle przypomniało mi się, że ja tam weszłam, ja się biłam z tą Esmeraldą. Leciały kubki, było ryj, wyglądałam, jak wyglądałam, jeszcze taka wielka w ogóle, taka wielka, po prostu blada i no, mniejsza z tym. I jeszcze na domiar złego, ja po samej skończonej walce, po tym jak dostałam mikrofon w rękę, powiedziałam, że nie mogę się doczekać afterparty i że... tak, że czekam po prostu na imprezę, że tak powiem. Tak, tylko użyłaś innych słów. Yeah, tak. Nie wiem, dziwne. Tak, ja bardzo dobrze pamiętam. No dziwne, no bo teraz bym tak nie zrobiła, jakby... Wow, jakby strasznie wyzwolona byłam. Masz coś takiego, że to był... Jakby masz coś takiego, że stoisz z boku i masz takie... To jest inny człowiek, ciężko, to nie jestem ja. Ciężko mi właśnie to ocenić, bo chciałabym stanąć z boku i spojrzeć na to tak, jakbym to nie była ja, ale to jestem ja i ciężko mi siebie samą oceniać, wiesz o co chodzi? Jestem dla siebie, staram się być dla siebie, nie chcę być dla siebie kadem, staram się być dla siebie pobłażliwa, jakby okej, okay, było, minęło, ale nie wiem, jakby od siebie wymagam najwięcej i... Mogę szybko coś wtrącić? Proszę ja bardzo. Pamiętam, ja byłam na tej gali wtedy, co ty walczyłaś tam z Godlewską, bo... ale ja jeszcze nie byłam influencerką, jeszcze daleko mi do tego było. I pamiętam, że potem zaprosili mnie na after i ty też tam byłaś. I pamiętam, że ty weszłaś do tego klubu, byłaś taka
boss bitch, ty tam tak weszłaś, wszyscy w ogóle usunęli się z boku, ty szłaś tak prosto, byłaś, szłaś tak, tak ten, ja potem ja patrzyłam z boku i zresztą, oh my gosh. A zobacz, jeszcze szłaś prosto, czyli... A co, teraz są ze krzywa? Nie no, chodzi o to, że jeszcze nie byłaś napita, że jeszcze szłaś prosto. A, nie wiem, nie wiem. Ale serio, wszyscy się usunęli na bok, no i takie, takie przejście zrobili dla Marty i ty byłaś chyba z Glorianką. Nie dziwię się, że wszyscy się odsunęli, jak miałam wymiary 2x2. Yeah. Ja pamiętam, to mogę powiedzieć, bo to jest takie dosyć, jakby myślę, ciekawa anegdota, a nigdy wcześniej o tym nie mówiłem. No dawaj, w ogóle ludzie często mi sprzedają jakieś ciekawe anegdoty, że gdzieś tam kogoś widziałam, że zrobiłam to, to albo tamto. Nie do końca, coś innego. Ja zostałem podpuszczony, już nie powiem przez kogo, ale jakby zostało mi to powiedziane po prostu, że no, koniecznie w zapowiedzi, jak zapowiadałem twoją walkę, mam tam powiedzieć coś o tym po prostu słynnym, niesłynnym autobusie. I no, chcąc, nie chcąc tam powiedziałem, ale ubrałem to bardzo w taki delikatny słowa, coś tam, haha. Wiadomo, obróciłem to w żart. Ale i tak nie uciekłem przed twoją wściekłością, bo nagrałaś na mnie relację, w której, no, która brzmiała coś w stylu, ty gruby, już tam nie powiem co, bo potem... Dawaj. Gruby był absolutnie najmniejszą jakby tutaj wrzutu, ale ty gruby, co tam nam powiedziałeś, no to możesz się pier i ogólnie nie wiem, kto to jest i niech wypier... No, to tak to okay. Mi wyglądało, jak sobie obejrzałem i to był pierwszy moment, kiedy tak dostałem dużo tego i odpowiedz coś, Marcie, mam takie... Nie, niech się bawi, niech się cieszy zwycięstwem. Ale, okay. Ale tak, rzeczywiście jakby od tamtego czasu jesteś... To jest, inaczej, jakby zabawne. To jest, nie chciałam cię urazić, ale z perspektywy czasu, nie wiem, ja już teraz tak nie obrażam ludzi, jakby nie jestem tak awanturnicza, ale powiem ci, że poczułeś się urażony? Miałem z tego bekę. To się bardzo cieszę. To się bardzo cieszę, że nie poczułeś się urażony. Jakby ja bardzo często, jak spotykam ludzi, z którymi kiedyś, których też kiedyś wyzywałam gdzieś tam w internecie, ja... Jest tych ludzi bardzo... To jest, brzmi, jakby tych ludzi było dużo. Trochę. I tak, zawsze jak spotykam taką osobę, to ją przepraszam i właśnie mam nadzieję, że nie poczuła się urażona. Nie musisz mnie nawet przepraszać, bo ja uważam, że to była po prostu dobra beka. Okay. A skoro już mowa o dobrej bece, zobaczymy, czy taką nam zaprezentuje kolejny nasz widz. Kogo witam, kogo goszczę? Witam, tutaj Max z Gdyni z tej strony. Ja mam pytanie do Marty. Siemanko, pozdrawiamy Trójmiasto. Chciałem się zapytać, czy osobowość Marty i jej występ w Królowach Przedsłania były prawdziwe? I czy zachowania typu tam odzywki z Anety były takie prawdziwe, czy bardziej udawane? I jak wyglądała jej relacja w programie? Poczekaj. W jakim... czy ja jestem głucha? W jakim programie? Usłyszałam w ogóle... Usłyszałam występy w klubach. Ale to chyba nie były nie. W Królowych Przetrwania. Pytasz o Królowe Przetrwania, tak? Okay. Dokładnie. I o co jeszcze? Czy twoje zachowania tam były prawdziwe, czy bardziej udawane pod kamerę? Jak wyglądała twoja relacja z Anetą? Właśnie ja tam byłam z sobą i dziwne jest dla mnie, jakby... Tak, byłam z sobą. Byłam z sobą i czułam, że... Czułam, że nie chcę powiedzieć czegoś, za co mogę dostać karę finansową. Tak, byłam sobą. A jeśli pytasz o moją relację z Anetą, tam nie ma żadnej relacji. Ją po prostu tolerowałam, bo nie chciałam więcej żadnych awantur. Ale generalnie Aneta ma strasznie ciężki charakter. I... Tak. Aha. Rozumiem. Dobra, to tylko tyle. Wypadłeś to najlepiej. Nie wiem, no chyba, że chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to... Nie, to tyle mnie usatysfakcjonowało. No dobra. Powodzenia. To dziękujemy ci, Max. Trzymaj się. Lexi, chciałem zapytać ciebie właśnie w kontekście takich zmian wizerunkowych. To bardzo często w świecie jakby show biznesu działa w dwie strony. To działa albo w stronę właśnie, że masz sobie taką Miley Cyrus, która jest Hanną Montaną, jest mega właśnie jakby family friendly i później przechodzi totalnie w drugą stronę, jest bardziej jakby właśnie wyzwolona, wyzywająca i tak dalej. No albo właśnie jest ktoś, kto ma wizerunek bardzo kontrowersyjny i w jakiś tam sposób łagodnieje. Czy my możemy się spodziewać czegoś takiego w... Jeżeli chodzi o ciebie, w którąkolwiek ze stron, czy ty na przykład, czy Lexi, którą my widzimy za każdym razem, to jest jakby the real deal? Myślałam, że Mariola wchodzi. The real deal, no tylko wiadomo, że teraz
Ja w ogóle na początku zakładania tej federacji to czułam taką presję, że bo wszyscy mówili, a Lexi, ona jest za bardzo stypiarska, żeby prowadzić, żeby mieć swoją galę. I wypominali ci później ten wywiad, gdzie powiedziałeś, że lubisz tam patologię, nie? Jestem fanką tej patologii, tak, no. Tak, tak. W każdym razie, nie, ja jestem sobą, wiadomo, że inaczej się czuję, nie wiem, w zaciszu swojego pokoju ze swoją rodziną, a inaczej jak siedzę na konferencji, nie? Ale to cały czas jestem ja. Okej. Okay. I rozumiem, że nie mamy się spodziewać jakiegoś niesamowitego przewrotu o 180 stopni. Nie. Ja mam pytanie do Marty. Marta, gdzie jest moja stuwa? Co? Gdzie jest moja stuwa? Twoja stuwa? Mhm. A za co masz stuwę dostać? 150 zł. 150 zł? Really? A za co ja ci piszę 150 zł? Ty mi piszesz 150 zł. A kto pisał w Meksyku o koszulkę zasraną? Ja musiałam przez pół wiochy zapiekać. A ty masz jeszcze tą koszulkę? Ja musiałam przez pół wiochy zapieprzać, żeby Marcie tą koszulkę ogarnąć. O, shit. O Boże! Ej, mój dobra, Lexi, a masz wydać 50 zł? Jo, teraz, to ty se możesz, nie, ja nie chcę twoich pieniędzy, ale Marta, kto tak robi, no? Kurwa, ja musiałam prosić się Marty, czy ja jej mogę ją przywieźć. Boże, zapomniałam o niej. Nie, ale ja ci przypominałam jeszcze. Ale ja naprawdę mam sobą pamięć. Ja do Marty pisałam, hej, kiedy... Ale ja naprawdę bardzo się cieszę, ja zapomniałam o tym. Hej, zapomniałam o tym. Ja strasznie chciałam tą sukienkę, koszulkę. Rok! Minął rok! Minął pieprzony rok i teraz Marta w końcu dostała tą koszulkę. Ale bardzo się cieszę, Boże, zapomniałam o tym. No, teraz się cieszysz. Nawet ostatnio... Wiesz, jak ja się ucieszałam, jak mi się przypomniało, jak teraz dotarło do mnie, że ty masz w sobie... Ale no nie mogłaś mi się spotkać. Ale Marta, nawet ostatnio ty pisałaś do mnie o walkę dla twojego chłopaka. Ja ci mówię, dobra, będziemy pamiętać. Nie to, co ty, o koszulkę z Meksyką. Dalej nic! Dalej nic, Marta. Ale ja się bardzo... Ale to nie jest tak, że ja jej nie chciałam. Ja ją naprawdę bardzo chciałam. No nie wiem, nie widać było. Ja 3 razy ci ją chciałam przywieźć. Gdzie to, wiesz, w sumie w twoim interesie by było, no bo i tak, wiesz... Świetnie. W każdym razie, no, masz tą zasraną koszulkę. Boże, dziękuję. To 100 zł można jakieś pieski, kotki wpłacić. Ja bym ogólnie chciał, żebyście dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, troszkę przybliżyły temat. Okej, jestem sobie w Meksyku rok temu i nagrałam TikToka w tej koszulce. I Marta do mnie pisze, hej Lexi, super koszulka, możesz mi też taką kupić? A ja mówię, okej, dobra, pewnie, super. Pojechałam specjalnie z pół wioski, żeby Marcie kupić tą koszulkę. Targowałam się z tym gościem. Wytargowałam cenę, wróciłam z tą koszulką, zapakowałam ją ładnie, przyleciałam z nią do Polski i czekam, aż Marta się odezwie, nie? No bo to w sumie w jej interesie jest, bo jakby, no ona chciała tą koszulkę, ja ją kupiłam, nie? I Marta nic się nie odzywa. No dobra, no to ja piszę, hej Marta, jak coś? Wróciłam, chociaż Marta wiedziała, że wróciła, bo mnie obserwowała. I Marta, dobra, to się spotkamy we wtorek. Czat pisze, że musisz to założyć, że chcesz to zobaczyć. Wtorek? Nic, Marta nie przychodzi. Ja sobie myślę, okej, dobra, nie wiem, dziwne. Później do niej piszę, hej Marta, jak coś? Dalej mam koszulkę. Jak jej nie chciałaś odebrać, to mogłaś chociaż Nika puścić. Mi się ciężko spotkać. Ja pierdolę, Marta, naprawdę, ile razy, na walkę jej przywiozłam, potem, no mówię, no, 3 razy tak, chyba myśmy właśnie, pomawiały. Tak, no, ale nie. W końcu, bardzo się cieszę, po bardzo roku. Boże, przymierzysz? Ale wiesz, że gdybym nie przypomniała, to bym nie pamiętała o tym. No ja widziałam twoją minę, jak do ciebie powiedziałam, gdzie moja stuwa. Ja powiem szczerze, ja myślałem, że tutaj za chwilę jakieś grube porachunki będą. Nie, wydawało mi się, że pożyczyłam od Lexi kiedyś jakieś 150 zł. Nie. No. Przymierzysz? Nie chce mi się tam. No, nie. Tak. Znaczy, no wiesz, możesz przymierzyć teraz, a możesz na konferencję. Nie chcę mi się tutaj te mikrofony wyciągać. Nie. Potem. No dobra. Wiesz, że dlatego ja w ogóle tą walkę chciałam? Za to, że ty mi te 100 zł nie dałeś za koszulkę. Dlatego my dzisiaj tutaj walczymy. Konflikt. Jezus Maria, dobrze, bardzo się cieszę, że mam tą koszulkę. Ja żartuję jak coś z tą walką. Nie, to było bardzo się cieszę, bo normalnie ja już zapomniałam o tym. Ja na ciebie patrzę i w życiu bym kurwa nie pomyślała, że ty mi miałaś koszulkę przynieść z Meksyku. Jest to dosyć abstrakcyjne. Jak wychodzę, ja mam strasznie swoją pamięć. Po prostu tak, jak wychodzę z domu i mam o czymś pamiętać, to piszę chłopakowi, żeby mi przypomniał o tym, bo ja nie będę pamiętać. Dobra. Ach, dzieje się naprawdę grubo, a zobaczymy, czy będzie się działo równie grubo po naszym kolejnym telefonie. Ja tylko przypomnę, Marianna, jeżeli jesteś z nami tutaj w okolicy studia, zapraszamy cię do nas, a tymczasem lecimy z telefonem. Kogo witam, kogo goszczę? Halo. Siemanko, cześć. Ja mam pytanie do ciebie pomocnik. Troszkę słabo cię słychać, kto mówi? Ja mam pytanie do ciebie pomocnik. Damian z Kozienic. O, to jest ktoś, kogo my znamy pewnie. Damian z Kozienic. I zmienia głos. No tak brzmi. Ale może po prostu ma zapalenie gardła. Do kogo masz pytanie? Do ciebie, Pawłowski.
Do mnie, okej, okay, dajesz. Powoski, skąd kupiłeś taką pedalską bluzę Bulców? Jak ty nawet kurwa w Bulcach nie grałeś. Bardzo słuszna uwaga, Damianie z Kozienic. Nie grałem w Bulsach, ponieważ jeżeli chodzi o te najlepsze sezony Bulsów, no to miałbym z 7-8 lat, więc gratuluję ci bardzo sprawnego oka. Nie jestem ani Michaelem Jordanem, ani Tonym Kukoczem, ani Scottiem Pippenem, ani Stevem Kerrem, ani Luke'em Longleyem, ani Dennisem Rodmanem. Się popisuję, że mogę się popisywać. Czy masz jeszcze jakieś inne pytanie? Może... Wiesz, z kim rozmawiasz? No z jakimś idiotą raczej, ale no cóż. Ja jestem Sonny Guardiola, rozpierdolę cię. Wiesz co, to Sonny Guardiola? Nie, ale wiem, kto to jest Pep Guardiola. To ciągnij kichę, kurwa. Dobrze, bardzo pięknie nam się pan przedstawił. Pozdrawiamy serdecznie, nie dzwoń więcej. Co to znaczy ciągnij kichę? Ciągnij kichę, to pewnie jakieś czynności seksualne wątpliwej jakości. No, tak bym strzelał, ale Damian pewnie wie lepiej. Tak czy siak, ja się bawię doskonale. I dzięki reżyserka, że puściliście ten telefon. Rozliczę się z wami osobiście. A tymczasem, już tak zupełnie na serio. Main event. Najważniejsza walka gali. Gali, która będzie bardzo ciekawa i na tej gali będzie się działo bardzo dużo, bo mamy legendarne pojedynki Murana z Neymanem. Jest oczywiście Marianna. O! Powiedziałem, jest oczywiście Marianna. No i za chwilę będzie rzeczywiście Marianna. Pytanie, czy tak, czy jesteś gotowa wejść tutaj na scenę? Ja zawsze jestem gotowa wchodzić na scenę, tylko nie zawsze jestem gotowa z niej schodzić. No, wiadomo. Cześć. Mówi się, że... Przepraszam, nie przywitałam się. Cześć, Marianna. Cześć. Trzeba ze sceny zejść niepokonana. Cześć. Okay. Cześć. Zimno tutaj, macie. Porządku, siemanko, cześć. No zimno, zimno. Marianna, no weszłaś, dziewczyny już troszkę pogadały, ja już pogadałem. To może ty coś powiesz. Co mogę powiedzieć? No, może inaczej, brak mi słów. Mhm. Brak mi słów, bo wiesz, ja nie jestem osobą, która tu będzie na siłę tworzyć jakiś konflikt. Ja widzę, że tutaj jest dużo osób, które, nie, no, trzymaj, które robią nie, to na siłę. Widzę, że jest tutaj dużo osób, które robią to na siłę. Wiem, że też widzowie oczekują trochę tego, ale myślę, że też widzowie to czują, kiedy to jest serio, a kiedy nie. Trochę mnie załamało to, nie to, co powiedziała Aleksi, że tam jestem hipokrytką, to już jest nudne. Zresztą no, 10 gal później też będzie, ty jesteś hipokrytką. No, no jesteś. Dobra, no jestem, no i co, i co no, dalej? No, no, jestem. Dzisiaj na pewno też o tym pogadamy. No jestem, no, no jestem hipokrytką, no lećmy dlej. I teraz tak, Aleksi jako włodarz, czyli potencjalnie mój pracodawca, tak jakby nie było. Mhm. Zresztą chcę powiedzieć tutaj wszystkim widzom, chcę też przekazać, że bardzo dziękuję Federacji, Cloud i Aleksi jednocześnie, że tak mnie cenią, że płacą mi więcej niż Karolin Derpieński. Wracając do tematu, chciałam powiedzieć, ostatnio też na Twitterze ale puściłaś to musisz Farmazona. Wstać, żeby mnie przekrzyczeć, tak? Nie możesz siedzieć. Tak, ja lepiej się jak stoję. To też mam wstać, bo zasada kultura nakazuje, że albo się stoi razem, możesz albo stać. Się siedzi. No to zapraszam do stania, no, Mariola. Stoję, no. Słuchaj, za chwileczkę zrobimy jeszcze fake ostatnio, face'a. Ostatnio puściłaś Farmazona, że ty niby ile za walkę dostałaś? Z Gochą? A jakie a co dokładnie napisałam? No ty już powinnaś wiedzieć, bo to... Ale no nie, no obiło się mówisz, że puszczam Farmazona, zacytuj. Że niby dostałaś 1 000 000 złotych za walkę. A tak napisałam? Tak napisałam. Nie, nie napisałam tak. Tak. Nie, napisałam 1 i 6 cyfr. No. A co to znaczy? Że 1 000 000 złotych. Tak? Tak. Aha, to dobra byłaś z matematyki. No. Zależy... Kochani, jeżeli też uważacie, że 1 i 6 cyfr to jest 1 000 000 złotych, napiszcie to w komentarzu. Mhm. Dziewczyny, w ogóle tak może podejdziecie bliżej sobie pogadacie, tak? Do face to face'a na przykład. Mi się wydaje, że my się chyba widzimy dość wyraźnie. Chyba, że Aleksi wyraża taką chęć. Może tam stać. Okej, okay, na pełnym dystansie. Ja chcę tylko zaznaczyć, ja nie tworzę tutaj żadnego konfliktu. Ja po prostu tylko mówię, że jest mi mega przykro jako pracownikowi Aleksi, bo tak musimy to nazwać, zasada logiki tak nakazuje. Ale ja siedzę zaraz jego zawodu. Że pracownik jest publicznie obrażany i szykanowany przez swojego pracodawcę, po czym słyszy po minucie, ale cieszę się, że tu jesteś. Ale ty się sam obrażasz publicznie. Cieszę się, że tu jesteś.
Ty się sama obrażasz publicznie. Ja tu siedzę teraz jako zawodnik. No naprawdę. Ja siedzę jako zawodnik, ale, my siedzimy we freak fightach. A na live'ie co i my siedzimy mówiłaś? We freak fightach, a nie... Że ja jestem w szoku, że w ogóle to jest największa hipokrytka w Polsce. No bo jeszcze że jak ta kobieta... jakieś stawki angielskie, no już to mogłabyś pominąć swoją drogą. Bo a umiesz tyle po chyba, czy ciężko ci zrozumieć? Tak powiem, język nasz ojczysty język jest chyba ciężko tak piękny, że można go używać w pełni. Do mnie też się czepiłaś. I jakby, ale okej, okay, to jest, żyjemy w wolnym kraju, masz prawo nawet mówić tylko po angielsku. Mm-hmm. Masz prawo zresztą robić, co chcesz, byleby nie łamać tego prawa. Mm-hmm. Tylko chodzi mi o to, że chodzi mi o zasady moralne. Nie chodzi mi o to, że ty nie masz prawa tak powiedzieć, masz do tego prawo. Ale masz kim, oj, Mariola, kim masz ty, prawo teraz kim ty jesteś, żeby mi wypominać jakieś zasady? Dalej. Tylko chodzi o zasady moralne. Ty straciłaś? Których się nie robi po prostu, rozumiesz? Bo to jest zasada przyzwoitości. Ale na przykład że się jej nie robi. Nawet jak się myśli o tym, że, nie wiem, że Pawłowski powiedzmy waży więcej niż 60 kilo, mm-hmm. tak? I to nie jest obraza. No ważysz więcej niż 60 kilo, ja ważę 60 tam powiedzmy 5. No istnieje szansa, że jedna z moich ślubów waży więcej niż to wy, czy, tak. To no? Czy ja mam teraz mówić do ciebie, o Jezu, ty ważysz więcej niż 60 kilo, to jest dramat. No nie. To jest niewątpliwie prawda. Nie, tak się nie robi, bo są jakieś zasady i granice, których się nie przekracza. Rozumiesz? To o to mi przecież chodzi. Przecież ty te granice cały czas przekraczasz na każdym kroku. Ty w ogóle cały czas też kłamiesz. Teraz przyszłaś do restauracji jakiejś amerykańskiej tutaj na Żelaznej obok i ona nagrywa story, że ten, ona w Stanach siedzi, że UFC. Ty jesteś tak pokręcona i ja się cieszę, że ty jesteś u nas w federacji, bo ty robisz ten show, no to jest cringe'owe, teraz. Ale to nie jest... To, co? To podziękuj mi. Słuchaj, kobieto. No, cieszysz się, to podziękuj, no. Mój świętej pamięci dziadek zwykł mawiać, daj chłopu zegarek, to na nogę założy. Czy ma taki sens? Teraz. Nie, ale też jest zajebiście. Dziewczyny, informacja dla ciebie. Czat, 70% osób na czacie uważa, że 1,6 cyfr to jest milion. Także nie wiem, jeśli byliby milionerzy, to pytanie nie, do publiczności... Nie. Taką odpowiedź by właśnie wybrali, ale możesz zinterpretować to inaczej. I jak to wygląda dla ciebie? Ja nie muszę tego interpretować, możemy? Ponieważ już pisałam to wcześniej i nie będę do tego wracać, jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć jakiegoś żartu i trochę jakby poruszyć swoją głową. To... Dodam jeszcze, że 50% czatu uważa, że waży mniej niż 60 kilo, także... nie wiem, co to znaczy dla kogokolwiek, ani dla Roberta Kubicy, ale... A ile masz wzrostu? 1,83 m. A to wysoki chłop jesteś. A dziękuję serdecznie. Jakby większość osób nie zwraca na to uwagę, bo jestem też gruby i... Znaczy nie jesteś gruby. Ja jestem. Nie uważam, że jesteś gruby. Ja tak uważam, ale... Ale wiesz, ale ja po prostu chodzi mi o to, że gdyby ktoś powiedział, Marianna, tragedia, ty masz kręcone włosy. No tak, no mam. No mam się za to obrazić? No nie, no... Ja, jeżeli Lexi, między jeżeli Lexi mówi włosy? Do mnie, Marianna... Przyszłaś tam w Płocku, mówiłaś tam, że niech to się nie odbędzie, coś tam pisałaś, teraz tu jesteś, ale się cieszę, że tu jesteś, powiem ci to jeszcze 50 razy się cieszę, ale na Cloud 50 powiemy ci znowu, ty blokowałaś 10 lat temu ten... Czy ja skłamałam? Płocku, czy ja gdziekolwiek no, ile można? Jeżeli ktoś popełnia błąd i publicznie go naprawia, to nie cofajmy do tego, sami ale prosicie ty mnie, publicznie naprawiłaś sami ten błąd. Mnie prosicie, biorą, żebym nie wyciągała, przeszłości go. O, Gosia nie może się doczekać i like jest. Yeah, jest good. Jest z nami. Jest sami mnie good. To kończę tylko. Cześć Małgosiu. Sami mnie prosicie, żebym nie wyciągała przeszłości Gochy Magical, bo naprawiła błędy, bo przeszła zmianę, po czym ty robisz to, o co mnie prosicie, żebym ja nie robiła. Czy to jest fair? Kobieto, to jest twoje, to jest to, co ty robiłaś 3 miesiące temu. Ty 3 miesiące temu stałaś pod naszą halą. Nie musisz tupać, ja cię nie, no bo ty w ogóle gadasz takie rzeczy nienormalne. To było 3 miesiące temu, kobieto. Nie rok, nie 2, nie 3, nie 10. To było 3 miesiące temu. Okej, jasne, ale no jakby wszyscy to wiemy, no coś więcej? Ja zadam pytanie, Marianna... Może ty rozlałaś mleko i przeprosiłaś, to nie znaczy, że to mleko nie zostało rozlane. Ty zrobiłaś to, zrobiłaś i jesteś hipokrytką, no sorry, no nazwijmy się po imieniu. Podstawowa zasada pedagogiki brzmi, że nie można płakać nad rozlanym mlekiem. To znaczy, że jeżeli dziecko rozleje mleko, to nie można mu wypominać przez kolejne miesiące, że to mleko rozlało. Ty jesteś dzieckiem, tylko ty jesteś dorosłą, patrzeć, czy się uczy na błędach. Dorosłą kobietą. Ale moment, oczywiście. I teraz nie łap mnie za słowa, bo wiesz, do czego się odnoszę. To jest tylko mała dygresja. Chodzi mi o to, że popełniłam błąd, przyznałam się do niego, publicznie go naprawiłam, odpokutowuję tutaj od 3 miesięcy. Co jeszcze mam zrobić? Ale mam tu się rozebrać, stanąć na grochu, klęczeć, nie wiem, co mam zrobić. I zaśpiewasz Gochy 100 lat 3 razy?
To jest jakie trzy razy? Raz śpiewałam. Tam trzy razy ktoś śpiewał. W każdym razie... No ale przepraszam, jakie są te... Jakie ale są, dobra, nie łapię za słówka. Ja chwilą powiedziałaś, by nie łapać za słówka. Że ja śpiewałam 100, to nie jest normalne, że śpiewa 100 lat, jak mają urodziny. Ale ty chwilą powiedziałaś, że naprawiłaś ten błąd. To ja, jakby czym ty naprawiałaś? Że wyszłaś i chciałaś dać pani gości ten błąd na jakieś studia swoje... To jest to twoje naprawianie? A nie uważasz, że to jest okej? A. To jest to twoje naprawianie. Ja studiowałam 10 lat, jestem z tego dumna. Jestem dzisiaj magistrem, mam dwie podyplomówki i kiedy wyjdę z Pink Fightów, to mam czego szukać w swoim życiu poza tym światem, rozumiesz? I o to mi chodzi, że zmiana polega na tym, żeby ją robić od środka. Żeby ją robić od środka, a nie doczepić włosy i udawać, że jest okej. Okay. Nie, nie jest okej. Okay. Robi się to od środka, czyli idę na odwyk, dbam o siebie, nie zachowuję się jak rynsztok i pokazuję ludziom, że mogę doczepić sobie włosy, mogę się przebrać. Ty, bak, ci śmignę, ale z tego nie wiem nawet. Mogę sobie zbotoksować twarz, ale pokazuję, że zmieniłam się od środka, bo zmiana zaczyna się od wewnątrz. W którym i roku? Wiem też o tym, bo studiowałam pedagogikę, psychologię i nie musisz mnie chyba tego uczyć. Chyba jakiś matą cię tam przyjął. Ja miałem takiego kolegę, który przez 10 lat studiował, a później zdał na drugi rok. Ale, a ja mam znajomych, którzy nie studiowali wcale i zarabiają więcej niż jeden po studiach, więc nie można tego oczywiście w ten sposób segregować, tak? Ja chciałbym segregujesz. Bardzo ciekawą rzecz. Jest rok 2024 i Marta Linkiewicz jest najspokojniejszą osobą na programie freakowym. To pokazuje, że naprawdę... Ja słyszę, jak tylko Marta tak dyszy, jak w sensie jak ja coś ten, to Marta... Już tak czuję taki... Marto, taki czy ty także nie jesteś zbytnią fanką patrzenia na świat Marianny Schreiber? Nie. Uważaj, co powiesz, bo ona zaraz też na ciebie poleci. Wydaje, nie, dlaczego? Tak jak powiedziałam wcześniej, Marianna przyszła tutaj robić show i po prostu wie, jak ciągnąć tą konwersację, jak ciebie, Lexi, wyprowadzić z równowagi. Tak to widzę. Ta rozmowa się ciągnie, bo Marianna po prostu wie, jak tę rozmowę ciągnąć. Nie, nie, jak coś nie jestem wyprowadzona z równowagi. Ale przyszłaś, tupałaś nogą. To było zamierzone? Tak. No to świetnie, to lepsze. Jest oh, wow. To zrób to następnym razem. Nie, nie wyprowadziłaś mnie z równowagi. Ale tak jak mówię, ja nawet nie chciałam. Bardzo, tutaj ja nawet nie byłabym z tego bardzo dumna zresztą. Że? Żebym cię wyprowadziła z równowagi. Włodarz wyprowadzony z równowagi, jakby to wyglądało? Ja siedzę tu jako zawodnik. No, ale czy nie jesteś teraz włodarzem? Możesz, no tak. Jestem tutaj jako zawodnik teraz, no. Aha, to kto zastępuje twoje obowiązki włodarzowe? Sławek Peszko. Sławomir Peszko. Sławek, gdzie jesteś? Brakuje nam ciebie. Sławek nie musi być na pewnie gdzieś w Krakowie, Wieczysta i te sprawy. Pozdrawiamy serdecznie, Sławka. A ja w międzyczasie zapytam Lexi, ale zapytam Lexi, panią ambasador, panią włodarz, dlaczego, jeżeli Marianna tak bardzo cię irytuje, po prostu nie podziękujesz jej za współpracę? Bo no, wiesz, mówię, że Marianna mówię, jest dobra dla produktu mimo wszystko? Myślę, że tak. W tym... Nie, ale mówisz, że jestem... Daj mi kobieto powiedzieć, dobrze? Kobieto, daj mi dojść do słowa, dobrze. Kobieto, okej? Okay? Okay. Ten świat freak fightowy jest bardzo zepsuty. Tu jest bardzo dużo osób, których ja bym się pozbyła. Jest kilka osób, których ja blokuję też do wejścia w ten świat. Uważam, że są krzywdzące. Marianna jest jaka jest, ale... Ona nie jest groźna. Ona ja uważam, że ona nie robi nic aż takiego, żeby jej nie dawać walki. I ona jest po prostu cringe'owa trochę. Marianna jest hipokrytką, no już to ustaliliśmy, tak? Już to ustaliliśmy. Tak, cieszę się, że to w końcu rozumiesz. Ale nie na tyle, żeby ją wywalić z federacji. Przynajmniej nie na teraz. Mhm. Okej. Okay. Drogie panie, no za chwileczkę będziemy tutaj oddawać głos Gosi i Mariannie, ale ja mimo wszystko bardzo chciałbym zobaczyć ten face to face. Twój z Marianną. I pytanie, czy możemy to zrobić? Zawodniczka Lexi, nie? Nie włodasz Lexi. Z zawodniczką Marianną Schreiber. Dla mnie spoko. Zapraszam. Chodźcie, dziewczyny. Krasik. Gdzie? Na twarzy. Gdzie? Powiedziała, na twarzy. Po czym to wnioskujesz? Dziękuję, Arkadiuszu. Po czym to wnioskujesz? Tutaj tak się trzęsie. Kamera na zbliżenie, czy mi się gdzieś trzęsie? Teraz na mnie nie patrzysz, to się nie liczy. Nie. Dlaczego ja bym miała się stresować ciebie? Widziałaś swoją ostatnią walkę? Ja się bardzo zawiodłam na tobie przy tej ostatniej walce. Szczerze, jakby teraz nie próbuję ci ujmując. Myślałam, że lepiej się pokażesz. Ja teraz walczę z Martą, to ja mogę się Marty bać i przy Marcie okay. Stresować. Przy tobie, no, okay. Z całym szacunkiem... Masz rację. Niestety, nie wywołujesz we mnie takie emocje.
Ja, ale to nie chodzi o ten jakby rodzaj stresu. Mhm. Ja całe życie trenowałam piłkę nożną. Trenowałam 5 tygodni MMA. Bardzo się stresowałam, nie ukrywam. Ważyłam 57 kilo, czyli prawie 10 kilo mniej niż dzisiaj. Jak ty zrobiłaś to, że tak szybko przybrałaś na masie? Dużo jedzenia, zero odchudzania. Odchudzałam się, miałam problemy z akceptacją własnego ciała. I tak odchudzałam się. Tak ci wszystko w łapy weszło, nic w brzuch, dalej brzuch masz taki ładny, płaski. Nie, no nie mówię, że mam płaski, wiesz, no. No masz, masz. Nie, dobrze wyglądasz. Ale co, chyba jest okej, okay. No nie można, nie wiem, drugiej kobiecie wypominać, że dobrze wygląda, skoro mówię, że dobrze tak wyglądasz. Wynika z twoich słów. No dobrze wyglądasz. To się cieszę. Niesamowite jest to, ile jest w tym drugim dnie, w tym, czego nie mówicie, a w tym, co widać w każdym spojrzeniu i geście. Dziewczyny, no wy na Cloud MMA 4 się nie spotkacie, ale ja widzę tutaj potencjał na naprawdę bardzo dobrą walkę i za chwileczkę będziemy przechodzić do tego, więc Marianno, jeżeli chcesz coś powiedzieć jeszcze Lexi, proszę bardzo. Chciałam tutaj przy wszystkich widzach i stojąc naprzeciwko Lexi podziękować za to, że jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Za tą moją cringe'ową postawę i za ten mój brak kreatywności, że mimo wszystko jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Dziękuję ci za to, Lexi. Proszę bardzo. Lexi, chcesz coś odpowiedzieć? Dziękuję, Marianno, że tu jesteś. Dzięki, że jesteś tu. Jeszcze dzięki, nie. Że jesteś. Nie? Nikt nie umiał tak jak ty zostawić mnie. Co, ty cytujesz jakąś piosenkę? Twoją. A, dobra. Oj. No. Widzisz? Więc jednak więcej kreatywności jest we mnie niż w tobie. Możesz się z nimi umieć sam. Ja myślę, że wiesz, co, ja jakbyśmy miały walczyć w przyszłości, najpierw, jakbyśmy miały walczyć w przyszłości, to ja walczę za darmo, nie? Ale w zamian za to, jeżeli ja wygram, to ja będę włodarzem tej federacji. Absolutely. No. Aha, ja musiałam tyle poświęcić, żeby tutaj, kurde, stać teraz, gdzie jestem. Tyle dostałam po dupie, żeby teraz tobie oddawać to wszystko. Tobie? Wybudowałam to wszystko na czyli swoich plecach. Czyli sugerujesz, że ona mogłaby tę walkę wygrać, że byłaby faworytem? Nie, ale w którym świecie normalny człowiek by położył coś tak ważnego? No nie, no Mariana, normalnie zejdź na ziemię trochę. Dobra, dziewczyny, obie zejdźcie na ziemię, obie usiądźcie, bo mamy ostatni telefon w tym panelu i zobaczymy, kogo witam, kogo goszczę, co tu się wydarzy. Cześć, witajcie, z tej strony Zbyszek Stonowa i mam pytanie do Marianny. Cześć Zbyszku, hej! Witaj Zbigniewie. Witajcie, witam was serdecznie. Marianna, przede wszystkim gratuluję ci odwagi tego, że realizujesz swoje życie tak jak chcesz. I mam w związku z tym do ciebie pytanie. Jak odnosisz się do tego, co mąż mówi o twojej działalności? Jak w ogóle, bo przecież wszyscy mówią patologia, ale wiesz co? Chyba największą patologią jest to, aby mąż mówił o swojej żonie źle, aby mąż jak gdyby naigrywał się z realizacji marzeń swojej własnej żony. Co o tym powiesz? Dziękuję ci za to pytanie i za te słowa, które powiedziałeś. Niezmiernie są dla mnie ważne i na pewno gdzieś tam uderzają mnie w serce. No myślę, że żadna osoba nie chciałaby od osoby bliskiej słyszeć czegoś takiego. Niemniej jednak ja gdzieś tam tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę, bo ich tam nie ma. Nigdy mój mąż mi tego prosto w oczy nie powiedział. Wiedział od początku, że walczę, z kim walczę, kiedy walczę, kim jest ta osoba, jak wygląda i tak dalej. Przegadaliśmy to setki razy. Myślę, że gdzieś tam, gdybyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to co widzieliśmy pod Sejmem, jak próbowano nie wpuścić Wąsika do Sejmu, to myślę, że to jest największy pokaz właśnie takiej patologii. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, tu mamy freak fighty i z góry wiemy, że w tym świecie freak fightów są osoby, które jasno mówią, że biorą narkotyki, że siedziały w więzieniu, że zrobiły coś złego, ale one tutaj wychodzą i one nikogo nie udają. A politycy to są osoby, które no, jakby reprezentują naród polski, które jakby decydują o naszym życiu i gdzieś tam nie chcielibyśmy pewnie my jako Polacy widzieć freak fightów w polityce. Ale jakby ja też nie chcę swojego życia rodzinnego tutaj, szczególnie we freak fightach, omawiać. Jest to nasza gdzieś tam prywatna sprawa. I ja myślę, że mój mąż nie chciał nic złego
złego powiedzieć, tym bardziej, że no nie wiem właśnie na ile jest to prawda, bo ja tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę. Można to sprawdzić, nie ma ich. Ja na pewno cierpię też z tego powodu, że jako kobieta, żona polityka, jest mi cały czas zarzucane, że nie wiem, ludzie mnie traktują, jakbym była ubezwłasnowolniona, czyli nie mogła robić czegoś, co ja czuję, czegoś, co ja potrzebuję, tylko ludzie cały czas mówią, powinnaś tak, tego nie powinnaś, tamto powinnaś, tylko że oni za mnie życia nie przeżyją, oni nie włożą moich butów, nie zobaczą, co ja przeżyłam, nie poznają moich problemów, moich uczuć. I ja swojego męża wspierałam przez bardzo wiele lat, jesteśmy małżeństwem prawie 10 lat, w drodze na szczyt polityczny, wychowywałam dziecko dalej, wychowuję, studiowałam i pracowałam jednocześnie, otrzymywałam stypendium naukowe co roku na państwowej uczelni dziennej. I jakby ja uważam, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Oczywiście, że tą partią polityczną czy innymi rzeczami bardzo skrzywdziłam swojego męża. Ja się przyznaję do tego i mówię to szczerze. Natomiast ten temat właśnie freak fightów czy tego wszystkiego, w czym jestem teraz, ja uważam, że personalnie mojemu mężowi mogłoby zaszkodzić to, że gdybym teraz na przykład startowała z ramienia Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy, no to wtedy można było mówić, zarzucać mi, że ja mu, wiesz, szkodzę, ale w tym momencie ja mu nie robię krzywdy, nie łamię prawa. Nawet jak tu jestem, jestem obrzucana błotem i mieszana z gównem, za przeproszeniem, i uderzana, i oblewana czymś i tak dalej, poniewierana. Mariana, to zobacz, Mariana, ja tego nie reprezentuję, nie? Tyle. To jest moja odpowiedź długa, przepraszam, ale myślę, że wyczerpująca. Mam do ciebie jedną prośbę, taką maleńką, dobra? Na to, co mówią, mniej wyjebane po prostu. A teraz drugie pytanie, jeśli pozwoli studio. Maleńka, Mariana, przepraszam, czy to twoje słowa, że uniesiesz ten ciężar sześciocyfrowej sumy? Jeszcze raz, proszę? Powtórz. Czy to jest twój tekst, że uniosę ciężar sześciocyfrowej wygranej? Uniosę ciężar sześciocyfrowej wygranej. Tak. No tak, bo to był żart. Przecież ja tu nie dostaję sześciocyfrowej wygranej. Daj spokój. Mnie tu tak nisko ocenią, no że mi ledwo na chleb starczy. Marianka, miała kasy dużo. Ty będziesz za chwilę bardzo bogata i chciałem właśnie zapytać, czy może bym trochę popromował ciebie właśnie, a wiesz, ja jestem jedynym miłośnikiem tego ugrupowania. Wiesz co, Zbigniewie. Odpaliłaś jakieś 1-0 dla mnie. 1-0 tylko. Zbigniewie, ja tobie przekazuję dużo uśmiechu i jeżeli potrzebujesz mojej pomocy jakiejkolwiek, to napisz do mnie na DM-ie. Natomiast no, jak będę mogła pomóc, to pomogę. Ja pomagam ludziom. Oczywiście nie chwalę się tym, bo uważam, że pomoc lubi ciszę, a nie atencję. Zbyszku? I ostatnie jest pytanie, jeśli mogę, ostatnie króciutkie. Mariana, powiedz proszę, jak byś podzieliła, nie chcę się obrazić w żaden sposób, jak byś podzieliła, gdybyś miała odpowiedzieć na takie zadane pytanie, ile w tobie parcia na szkło, a ile w tobie parcia na kasę? Szczerze? Mhm. Tak, 60 do 40. No i to właśnie pokazuje, że jesteś prawdziwą osobą. Człowiek, gratuluję ci. Znaczy, wiesz co, ale po co mam udawać, że jestem filantropem, że nie wiem, że cokolwiek. No, nie użeram się tutaj z różnymi osobami, które mnie obrażają za darmo, tak? Zbyszku. Marenka, więc tak? Zbyszku, a ja tak korzystając z okazji chciałem troszkę odwrócić temat i zapytać, czy być może kiedyś zobaczymy ciebie, być może z innym Zbyszkiem w klatce Cloud MMA. Słuchaj, tego by nawet na Pornhubie nie puścili. Okej. Okay. Gdyby się tak zdecydował, Zbigniew jak gardziołką, bo on właśnie od tych spraw to gardziołko go boli teraz. I jak on kiedyś wyzdrowieje, to mam nadzieję, że właśnie spotkał się w Oktagonie ze Zbigniewem, bo no, sprawił mi nieprawdopodobną niespodziankę i radość życia. Chyba radość życia to była. Tak. Okej, okay, no to kontynuuj, bo miałeś jeszcze jeden temat. No właśnie przerwałeś mnie, a ja jestem stary, teraz już mam sklerozę. Teraz nie wiem dokładnie, co chciałem powiedzieć, ale na koniec chciałem taką rzecz powiedzieć, że Marenka, a przepraszam, Marianna, ale jak kogoś się lubi, a cię lubię i cenię, to się mówi Marianka, więc bardzo cię przepraszam. Marianna, ale pozwól, jak to tam w tym klubie jest? Bo ja słyszałem, że ci właściciele tam, to oni mają, słuchaj, szczura w kieszeni. Tam nie za bardzo dobrze zapłacą za to. Co mają w kieszeni? Jeszcze raz szczura, że nie za dobrze płacą.
nie za dobrze płacą. A nie, wiesz co, ja żartuję. Znaczy mi płacą dobrze, jak na moje, że tak powiem, umiejętności marketingowo-sportowe. Nie narzekam jakby. No pewnie gdybym narzekała, to by mnie tutaj nie było. Na pewno daje mi to dużą niezależność i swobodę i wiele przyjemności oraz radości korzystania z tego. Okej, okay. No to pięknie dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam cię, życzę wygranej, ale również pozdrawiam swoją przeciwniczkę. Mam nadzieję, że tutaj sport i umiejętności wygra i będzie triumfował. Oczywiście. Trzymaj się w takim razie, Zbyszku. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Ja będę miał jeszcze, przejdziemy do face to face'a za chwileczkę, ale jeszcze będę miał jedno pytanie do ciebie. Mówiłaś o tym pomiędzy dziewczynami, pomiędzy naszymi dziewczynami z pierwszego panelu i z main eventu. Marianna, mówiłaś o tym, że tutaj chodzi o to, czego ty chcesz i czego ty potrzebujesz. Czy rzeczywiście ty chcesz i ty potrzebujesz walki z Gosią Magical? Wiesz co, czy potrzebuję? Pewnie nie. Czy chcę? No, nie wyglądam na osobę przymuszaną do czegokolwiek tutaj siedząc. Chyba, że widzowie tak myślą, to niech napiszą w komentarzu. No, jakby decyzja została gdzieś tam podjęta i nie będę teraz, wiesz, tutaj grała jakiejś uciemiężonej, tak? No, jest jak jest. Też biorę na barki ten ciężar, który temu towarzyszy, czyli ten cały hejt, to wszystko. Ja wiem też, że ja nie jestem osobą idealną, też popełniam błędy. Wiele osób mnie za to atakuje. Ja to rozumiem gdzieś tam, ja rozumiem ludzkie emocje, rozumiem wszystko. Mimo wszystko, mimo całej tutaj tej sytuacji życzę Gosi jak najlepiej i jakby nigdy nie chciałam niczego zrobić tutaj źle. To niefortunne zdjęcie, które wstawiłam, to fakt, przyznałam się, przeprosiłam za to. Natomiast z tym kuponem na testu, ja to naprawdę, szczerze mówię, nie? Bez trollingu, bez jakiegoś takiego, że... Naprawdę chciałam pomóc i jakby to nawet można o tym myśleć jakoś, nie wiem, różnorako, ale nawet jak Gosia, nie wiem, za 3 lata do mnie napisze SMS-a, że może by jednak chciała, to nie ma problemu, tak? I tyle. No, no dobrze, zobaczymy, czy to się wydarzy. Przez cały teraz czas mówiła Marianna, Gosia tylko wzdychała. Damy oczywiście głos Gosi, ale najpierw zapraszam bohaterki main eventu do Face to Face'a. Lexi mówiła, że Marty mogłaby się bać, ale tutaj nie widzimy strachu. Widzimy szacunek, respekt. I Mariannę, która robi sobie fotkę. Ja nie chcę być na twoim Instagramie, przepraszam, Marianka. A to nie miało być tak, że najpierw jeden panel, drugi panel, bo się strasznie siku chce, Arek. No właśnie tak, no właśnie tak miało być i właśnie tak będzie. Dziewczyny, jeszcze tylko pozycja bokserska i jesteście wolny. I możecie sikać. Już? Tak jest, panie i panowie, Lexi Chaplin, Marta Linki, Master Linkiewicz, niesamowity main event niesamowitej gali Cloud MMA 4 9 marca. Bądźcie z nami, ogarniajcie temat, a my w tym momencie pytanie, robimy przerwę czy nie robimy przerwy? Po prostu lecimy dalej. Lecimy. Tak? No dobrze. No to jak Gosia mówi, jak Gosia mówi, no, trzymajcie się dziewczyny w takim razie. No skoro pani Gosia mówi, że lecimy, tak, to oczywiście, że lecimy. Nie ma hamulca. Dokładnie. Tym bardziej, że no Gosia przez ostatnie 15 minut siedziała cicho, więc teraz oddamy tobie głos. Co ty sądzisz o tej całej sytuacji, która się tutaj zadziała? No, przeciwniczka mówi bardzo dużo, ale publiczność jest bardzo mocno za tobą. No tak, no, ja jestem bardzo wdzięczna i witam, kochani. Kciuki, good, good. Co ja mogę powiedzieć? Dużo nie będę się wysilała, już dużo w życiu nagadałam. Po prostu... Czekamy na tego 9. Z Marianną się spotkamy. Jak to się mówi? Wyjaśnimy sobie ręcznie, bo słowami to już mi się nie chce gadać. Za dużo w życiu się nagadałam. Czy czułaś, że to wręczenie ci tego... Ja się przesiądę może taką też na środek. No, proszę bardzo. Czy czułaś, że wręczenie tego vouchera na studia miało w jakiś sposób ośmieszyć cię? Czy czujesz, że to jest rzeczywiście miły gest ze strony twojej rywalki? Słuchaj, ja ci powiem jedno. Ja jestem streamerką od kilkunastu lat.
I ja, szyderczek słów, opinii takich i takich, ja to mam gdzieś. Kto mnie zna, to wie, że ja nie przyjmuję się. Ja nie jestem, żeby, o Jezu, ktoś mnie wyzywa, ktoś to atakuje i tak dalej. Nie. Jestem twardą kobietą, silną, mam silną psychikę, dużo w życiu przeżyłam i jeszcze na pewno nie jedno mnie spotka, nikt mnie nie złamie. A starali się tacy mocni, że do tej pory moi wrogowie jeszcze są za mną. Także jestem za to wdzięczna im. Mhm. Psycho mnie nie złamiesz. Może sobie gadać, co chce. Ja powiedziałam. Ale ja nie próbuję. Wyjdziemy w klatkę, ja pogadamy sobie. Ja nie próbuję, chęcznie. Nie zamierzam. Nie próbuję, ale ty nie mnie jakoś szkołą i tak dalej. Co, chowaj sobie to dla swojego dziecka. Naprawdę, bo jesteś beznadziejna w tym. Nie wychodzi ci to. Okej. Ja powiem ci jedno krótko. Nie będziemy się kłócić, nie będziemy się wyzywać. Jesteśmy dorosłymi kobietami. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. Ubliżasz mi, wyzywasz mi na moją rodzinę i tak dalej. Powiem ci jedno. Jestem przygotowana, a najbardziej psycha. A jeśli mi psycha puści emocjonalnie, to ja nie ręczę. Dlatego spotkamy się tego 9 i tyle sobie wyjaśnimy. Nie ma, że ty tam coś piszesz o mnie, o mojej rodzinie, bo to jest dla mnie bzdeta. Zajmij się tam swoim mężem, swoją sprawą, nie bzdetami przyszłaś walczyć. Ja tak samo. Okay. Jesteś moją przeciwniczką, ja jestem twoją. Arkadiusz, masz swoich wielbicieli i ja mam swoich. Marianna, czekają na tą walkę, więc spotkajmy się i wyjaśnimy to między sobą. Nie, że tam jakieś brudy wypisujesz i tak dalej, bo to jest bzdecie. No jesteś dorosła, inteligentna osoba. Napiszesz, kurde, takie bzdury, jak nie wiem. Patologia, to i tamto. Jak cyklowski się bawi. Ale Kosiu, zobacz, ja na konferencji nie powiedziałam do ciebie ani jednego brzydkiego słowa. No ale piszesz, tak. A ty? Słuchaj, ja jestem tu, mogę prosić twój mikrofon na sekundę? Mój mikrofon? Tak, bo ale nie mam mikrofonu. W sensie... A, nie masz mikrofonu. Nie? Okej, czy jak coś puszczę tak do tego, to będzie... Możesz spróbować. Ja chcę tylko powiedzieć, że podeszłam naprawdę do ciebie w sposób fair na konferencji. Bo mam do ciebie szacunek przez to. Po pierwsze, no to akurat... A, że jesteś ode mnie starsza, a B, przez to, co przeżyłaś w życiu i wiem, że nie było ci lekko i nie jest. Bo musisz udowadniać codziennie całemu światu, że jesteś lepsza. Nawet jeżeli tego nie robisz, to podświadomie tak jest. Podświadomie to czujesz, czytasz komentarze, ludzie zachowują się w stosunku do ciebie nie fair. Przepraszam, ale nie czytam teraz. Jedno, nie zasłużyłam, ludzi, nie zasłużyłam na te słowa od ciebie. Gocha to jest gocha. Oczywiście. A ty śmieciem, ścierą, którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam, fuck you. I zobacz, czy ja powiedziałam choć jedno brzydkie słowo na konferencji na ciebie, a ty nazwałaś mnie śmieciem, ścierą i tak dalej. Ja nie chcę tu przeklinać. Jakby ja uważam, że nie zasłużyłam na to. A to możesz do swoich fanów, co pisali do mnie. Uważam, że nie zasłużyłam na temat. A ja pozwolę sobie interweniować. Tak? A Tede zasłużył na to, żebyś zacytowała fragment, który sugerował, że jest... A czy ja zasłużyłam na to, żeby Tede stał pod budynkiem TVP i protestował w sposób taki, że wyszukiwał mojego męża i wyśmiewał go i mnie przed publicznością, przed swoimi widzami? To jest, uważasz, fair? Nie, nie uważam, że to jest fair. Czekaj, Mariana. Faktycznie nie powinnam była tego robić? Nie uważam. Z tego miejsca mogę powiedzieć Tedemu, że to było nie na miejscu, to było nie na miejscu, ale widzisz... Wtedy odwrócił to pytanie i zadał je mnie. Bo wtedy powiedział, wiesz, jestem tą osobą, dlatego że tutaj jestem. I tak naprawdę możemy się zastanawiać, jaka jest jego rola tutaj w tej federacji. Bo ja wiem, co ja robię, ja zachowuję się profesjonalnie. Przychodzę tutaj, wykonuję swoje obowiązki i walczę. Narażam swoje życie i zdrowie w walce. Przygotowuję się codziennie, ćwiczę 7 razy w tygodniu. Chodzę na zajęcia i grupowe, indywidualne, i z trenerem personalnym i tak dalej. Dbam o swoją dietę, przygotowuję się psychicznie. Znoszę różne ataki, nie tylko tutaj, ale i w internecie ze strony osób, które mają obsesję na moim punkcie, obrażają moją rodzinę, wypisują do dzieci z mojej rodziny niepełnoletnich. I to świadczy o tym, że ja jestem tą osobą? Nie. Marianna, czy ja mogę... Przepraszam, że ci przerywam bardzo, nie chciałbym tego robić. Prosiłbym o bardziej zwięzłe formułowanie odpowiedzi, bo dla dobra programu. Jasne, żeby każdy mógł ten... Wiesz co, ja nie mówię... Cokolwiek ja nie mówię po to, żeby odbić piłeczkę, nie mówię... Wiesz, nie stawiam siebie tutaj w roli autorytetu moralnego, po prostu zadaję takie pytania, wiesz, jak coś usłyszę, co mi się, wiesz, co mi się nie... 2 do 2 mi się nie dodaje, czy tam... Liczba 0 do tej 1 mi się nie zgrywa, to po prostu o tym mówię. A
A akurat ze względu, wiesz, ludzie mówią hipokrytka, ty mówisz królowa. Są ludzie, którzy tak, uważasz, bardzo... że do końca życia powinnam się nazywać hipokrytką, nie, bo ludzie nie. tak mówią? To co, czyli, to, co ja uważam, nie jest tutaj w tym momencie ważne, bo ja tutaj jestem bardziej moderatorem, wiesz? Ja wspominasz o tym, więc tak jakby... Wspominam o tym, bo jest to głos bardziej ludzi, wiesz? Jakby, jak wiesz, jak robimy research do programu i przygotowujemy to, o czym będziemy mówić, no to jakieś tam rzeczy się pojawiają i wydaje mi się, że bardzo fajnie jest, gdyby dostać jakieś takie, wiesz, konkretniejsze odpowiedzi. A ty bardzo, wiesz, mówisz bardzo długo, bardzo dużo, bardzo kwieciście, ale gdzieś to meritum zazwyczaj jest ominięte. Takie mam poczucie. Dobrze, na jakie pytanie mam odpowiedzieć? Czy uważasz, że to, co... to, jak ty traktowałaś właśnie Gosię, czy jak traktowałaś tego, czy uważasz, że ty zawsze po prostu uderzasz jakby w punkt? Jeżeli chodzi o Gosię, jedyny błąd, jaki popełniłam, to to, że wstawiłam jej zdjęcie sprzed 5 lat. Ale na pewno nie to, że powiedziałam, że w jej domu była przemoc, znęcanie się nad psem i alkoholizm i tak dalej, bo to było. I to było nawet w materiale Uwaga TVN. I no chyba jednak czymś trzeba sobie zasłużyć, żeby materiał w Uwadze o kimś był, czymś negatywnym. I ja się cieszę, że Gocha ma to za sobą. Ale nie uważam, że skoro mi ludzie cały czas wypominają, ty zrobiłaś to 5 lat temu, ty to, ty tamto, tobie się nic nie należy, bo ty nie masz prawa się zmienić. To co inni mają prawo się zmienić, a nie ja, to co teraz tutaj w Cloud MMA będzie tak, że za hipokryzję będziemy ludzi palić na stosie, ale ludzie, którzy ćpają, którzy krzywdzą innych, którzy się znęcają nad innymi, będą wznoszeni nad piedestały? Naprawdę takich chcemy autorytetów? Nie, każdy ogólnie z was, myślę. Kto nas ogląda, zadajcie sobie to pytanie. Jakich chcemy autorytetów? Jak dajmy ludziom 4? Szansę, ale nie karzmy ludzi za to, że popełniają błędy. Marianna? Wtedy, kiedy się do nich przyznają i je naprawiają. Marianna, jeżeli ktokolwiek szuka autorytetów w świecie freak fightów, to musi się nad sobą bardzo poważnie zastanowić. To jest ja moje zdanie. A ja powiem inaczej. I to jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że oglądają nas dzieci i dzieci nie powinny się nad sobą zastanawiać, bo to są dzieci, są pod opieką rodziców, tylko one szukają autorytetu podświadomie, bo czasami go nie mają w swojej rodzinie, tak jak ja nie miałam autorytetu w swojej rodzinie. I szukałam go w innych. I na szczęście znalazłam w nauczycielce Marioli, dlatego to imię mi się podoba. I pozdrawiam w ogóle panią Mariolę Banaszczyk. My także serdecznie pozdrawiamy. Wrócimy do tego tematu, ale mamy w tym momencie telefon. Przepraszam, Marianna, zapamiętaj tę myśl. A tymczasem kogo witam, kogo goszczę? Kuba z Warszawy, siema. Cześć Kuba, siema. Do kogo masz pytanie? No do Marianny. Proszę bardzo. W sumie tu 2 pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Słuchaj, Marianno, czy nie jest ci wstyd bić się w ogóle ze starszą kobietą, która no w sumie może by od ciebie być trochę słabsza, a nie lepiej w sumie wyzwać Lexi na pojedynek z osobą, która ma równe szanse z tobą? Albo wyższe. Witaj Jakubie, dziękuję ci za to pytanie. Czy nie jest mi wstyd? Na tym etapie mówię wprost, nie jest mi wstyd, ponieważ uważam, że skoro jest promowana zmiana Małgosi, pozytywna, jest promowane to, że Gosia nie pije, że Gosia się dobrze czuje, że Gosia jest zdrowa, Gosia trenuje, Gosia wygląda dobrze, to dlaczego mamy jej odmawiać czegoś, do czego ma prawo? No dobra, ale jak jej zrobisz krzywdę, no to co zrobisz? Jakubie, posłuchaj. No już nie róbmy ze mnie, wiesz, jakiegoś tutaj Terminatora. To raz. A dwa, że wiesz, czasami jest tak, że się wygląda na silnego, a wcale takim się nie jest. Tam też jest stres i inne rzeczy, ale to już pomijając to... A to przepraszam, co z tym UFC? Ważna tylko rzecz, zaraz odpowiem tobie. Nie wyprowadzaj mnie z równowagi. Nie, no bo to wiesz, bo to UFC, no dobrze, mówisz, Jakubie, bo teraz tam są sami Terminatorzy. Teraz mówimy do Jakuba, do naszego słuchacza. Tak, tak. Więc kontynuując, Jakubie, Gocha podjęła tą decyzję chyba sama. Wydaje mi się, że nikt się do tego nie zmusił, Gosiu. Pewnie, że nie. No właśnie, więc mi się wydaje, że Gosia jest świadoma tego, kim jestem, jak wyglądam, ile mam lat. I myślę, że też nie możemy odbierać Gosi szacunku do jakby i tego, że ona coś potrafi, bo potrafi, bo pokazała to w pierwszej walce, kiedy jej warunki były gorsze niż dzisiaj. I uważam, że wcale nie mam prawa zakładać, że ja to wygram, że coś zrobię, że będę, wiesz, specjalnie uderzała tak, żeby ją bolało. No. A wiesz co, mi się wydaje, że ty się trochę Lexi boisz, bo Lexi to by ci nastawiła klepki w mózgu, a ja nie robię z ciebie żadnego Terminatora, tylko słabo jest po prostu, Marianno, bić się z osobami starszymi od siebie, nawet jeśli na przykład ta osoba wyraziła zgodę na to.
Jakubie, okej, natomiast ja nie rządzę tą federacją, dlatego pamiętaj zawsze, że jeżeli będziesz dzwonił do jakiegokolwiek zawodnika, to nigdy nie jest tak, że ta osoba działa sama, ustala sobie wszystko sama i podejmuje decyzję sama. To raz. A dwa, że ubliżanie kobiecie przez mężczyznę, jeszcze który dzwoni przez telefon, nie mówi tego wprost, który, wiesz, po prostu w tym momencie czuje się, nie wiem, czujesz wyższość przez to, że obrażasz mnie, że wiesz, jakieś klepki, ale czekaj, gdzie to jest obrażanie? W tym momencie, że nie wiem, ja ktoś mi poprzestawia klepki. No widzisz właśnie i to... czujesz się teraz lepszy przez to, że tutaj dzwonisz. Powiedz mi, jak smutne trzeba mieć życie, żeby dzwonić i obrazić kobietę na wizji. Czy to jest fajne? Czy to uważasz, że facetowi to wypada? Tak ale naprawdę ja cię mama ja cię tak wychowała, mówię, że się dzwoni do kobiet. I żeby z tą wygrała. Okej, ale matka cię tak wychowała, że dzwonisz do kobiety i ją obrażasz, naprawdę? Ale ja się nie obrażam. To jest obraza według ciebie? Dobrze, Kuba, drugie pytanie, jakie miałeś. Drugie proszę bardzo. Pytanie jest takie, słuchaj, masz męża polityka, tak? Twój mąż siedzi w Sejmie. I słuchaj, ty takie rzeczy robisz. Słuchaj, no ja jakie? Rozumiem, że... Jakie? No robisz, że jakie? Tak powiem, to swoje show. No jakie? Tak? No i co? I to łamie prawo? Z różnymi ludźmi. Aha. No masz do tego prawo, ale ja się pytam, czy łamie prawo? Śmieją się z twojego męża. Śmieją się z niego już, a twój mąż to nawet nie chce o tobie gadać. No taka... co ty w ogóle, kobieto, robisz? No? O, to widzę, że znasz lepiej mojego męża ode mnie, brawo. I znam Instagram i wiem, co ale na Instagramie co? Się dzieje. I na Instagramie nic się nie dzieje, bo różnego. Nic tam nie ma. Po pierwsze, nic tam nie ma. A po drugie, ja już zaznaczyłam jasno i wyraźnie, że nie komentuję spraw swoich prywatnych tutaj we Freak Fightach zwłaszcza, to raz. A dwa, że jeżeli interesuje cię życie mojego męża, to on teraz ma kampanię w Bydgoszczy i zapraszam cię serdecznie, możesz się odezwać, znaleźć jego stronę internetową, znaleźć adres biura poselskiego i porozmawiać z nim o tym, ale ja teraz jestem tutaj we Freak Fightach i nie zamierzam poruszać tematu mojego męża tutaj, więc uszanuj to proszę, jeżeli... zostaje ci reszta tego szacunku do mnie, to uszanuj moją odpowiedź. Oczywiście. I, słuchaj, ja tu ani razu cię nie obraziłem, tylko po prostu stwierdzam fakty. A powiedz mi jedną rzecz. A twoim zdaniem, gdyby Agata Duda na przykład zdecydowała się walczyć na Fejmie, to według ciebie to było okej, czy nie? Ja uważam, że należy współczuć twojej kobiecie, jeżeli ją masz. Dlaczego? Dlatego, że widać, że masz nastawienie takie, że kobiecie nic nie wolno i że jej facetowi to się nie podoba. I że społeczeństwo ma prawo do tego, by kobiecie nakazywać, co ma robić. A mi się wydaje, że tacy mężczyźni jak ty powinni wspierać różne strajki kobiet, ruchy kobiet, feministki, które walczą o to, by te kobiety mogły robić, co chcą. I szczerze, teraz powinieneś mnie spytać, Marianna, czy uważasz, że to jest fair, że powinniśmy dopuszczać do tego, by była dozwolona aborcja na życzenie? Nie, to nie jest fair. Czy to jest fair, że walczysz uważasz, we... Że ale poczekaj chwilę, jeszcze nie skończyłam. Czy to jest fair, że walczysz we Freak Fightach? Tak, to jest fair. Dlaczego? Bo wolno mi to robić, bo jestem wolnym człowiekiem, nie ubezwłasnowolnionym. I uwierz mi, że jest to naprawdę nasza wspólna decyzja. Pozdrawiam. Dobrze. Kubo, dziękujemy ci serdecznie. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć. O, okej. Okay. No to trzymaj się, siema. Marianna, za chwileczkę wrócę do ciebie z pytaniem, ale chciałbym jeszcze zapytać Gosi, bo Gosiu, ty jesteś tutaj często przedstawiana w różnych właśnie, czy właśnie w tym telefonie. Jesteś przedstawiana jako tutaj właśnie starsza pani, która no. tutaj będzie miała ciężko, bo wiadomo, walczy z młodszą przeciwniczką. Robią już i tak ciebie dalej. Ułomną, czy to jest fair? Nie. Jak ty się z tym czujesz i czy ty rzeczywiście czujesz, że ty tam idziesz po oklep dostać? Bo z twojego podejścia, z twojej pewności siebie, no nie wynika, że ty tam idziesz się położyć, prawda? Nie, nie. Powiem ci, że czuję się jak mutka. Mhm. I to udowodnię. Okej. Okay. I jak się czujesz? No twoja przeciwniczka mówi bardzo dużo i jakby... To jest za pomysł, żeby te korki się trzymały butelki, nie? No do producenta się. I jeszcze zmienia temat. Ale rzeczywiście jest tak, że no, ludzie chcieliby też usłyszeć twoje zdanie na temat przeciwniczki, na temat właśnie tego, jak ona się zachowuje. Co jest takiego, co najbardziej cię irytuje w postaci, w zachowaniu Marianny Schreiber? Ojejku, myślę, dużo bym powiedział, ale dzisiaj akurat nie jestem nastawiona tak. No to powiedz, bo inaczej Marianna przejmie ten czas. Powiem co jedno, no przede wszystkim, co mi się u niej nie podoba. Na jasną rodzinę, to mi się nie podoba. Mam nadzieję, że za kilka lat to bardziej może zrozumiesz. Że, no współczuję ci z jednej strony, że trochę, bo też bym się wkurzyła, aby mi ktoś na męża tak najeżdżał i tak dalej, to... Ja to mam ciągle od kilku lat. Akurat to tym to powiem ci, że... No też bym... Kurzona była i to ostro, bo to nie fair.
Dziękuję. No, ale to nieważne. A co między nami? No ty znowu też nie fair, że tak tą patologię i tak dalej. Niech sobie pisze, słuchaj, ja jestem od kilkunastu lat, nie będę już mówiła od kiedy, bo jestem od początku, my to stworzyliśmy i tak dalej. Ja wiedziałam, z czym ja będę się, jak to się mówi, że będę miała wrogów, będę takich, tak. Miałam najazdy na chatę, miałam raczej tam na te, wiadomo, też na pewno, wiesz. I powiem ci jedno. I to mnie nauczyło. A wiesz, czego mnie nauczyło? Być silną. Być silną kobietą. Nie poddawać się, nie chować. Też miałam załamania. I to różne miałam. Miałam i takie problemy, i takie. Tutaj to ludzie połowę nie wiedzą. Nawet szczerze mówiąc, to nawet moi dzieci. Ale sama sobie dałam radę. Psycha, wiesz? Że był alkohol, to nie była ucieczka. To nie była ucieczka, powiem ci. Bo jakbym była to ucieczka, to bym się stoczyła, to bym nie siedziała. Nie. Wiesz co? Nie wiem, czy wiesz, może w duchy. Szczerze? No, w duszę zapodał. Życie pozagrobowe wierzysz? Wierzę. Straciłaś może bliskiego kogoś, co bardzo kochałaś i zależało ci? Straciłam tatę, babcia umierała. Tak, się rękach. Pytam. Straciłam. No, na pewno w życiu, jak ta osoba żyła, rozmawiałaś. Z tą osobą, tą najbliższą, co straciłaś, nie? No na pewno, żałuję, że nie zostałam. No i na pewno, jak nieraz masz tam, no przede wszystkim mamy taki dzień, obchodzimy święto zmarłych, tak? I brakuje, nie? No oczywiście. No i na pewno też czujesz, że ta osoba, bo jak jesteś wierząca, to wiesz, że dusza w tym dniu akurat opuszcza. Tak, dokładnie. No, no akurat z tym się zgadzamy. No jest to akurat taki dzień, że możesz sobie samotności z tą osobą, z tą duszą porozmawiać, nie? Czujesz się lżej wtedy? Tak jest. No, a ja teraz tak co rok mam właśnie. I to mi daje dużo siły. I gdyby nie ta siła i ten dzień raz w roku, ten piękny dzień, to ja tutaj bym nie była. Ja naprawdę tak nie mam powodu, żeby tego nie wspierać. Nie mam powodu, żeby tego nie wspierać. No są to na pewno piękne słowa, których się nie spodziewałam z twoich ust. I widzę, że gdzieś tam poczułaś tą zmianę swojego życia. Cieszę się, że to się stało. Tylko chciałabym, żebyś kiedyś zrozumiała jedną rzecz, o której nie mówisz, od kiedy się tutaj w cudzysłowie znamy. Przez kogo dźwigałaś ten krzyż? Ale jaki krzyż? Krzyż właśnie, czyli ten ból, to cierpienie, ten alkoholizm, to wszystko. Słuchaj, rozumiesz, bo... Nie ma, że przez kogo. Bo to jest tak, że nie, człowiek, nie, kochana, który... bo my to Polacy, to my jesteśmy tak. Piję, bo mnie zdradził. To, bo coś tam. Nie, nie, nie. To nie są tylko takie sytuacje. To nie musi być druga, trzecia osoba. Okej, tylko gdybyś miała wokół siebie, gdybyś kochana. Miała osoby, które cię z tego wyciągają, a nie ci dolewają, to byłoby pewnie inaczej. Nie, nie. Mam nadzieję jednak, słuchaj, że razem z tobą zmieniły się też tamte osoby. Żebym ja z tobą walki nie miała i tam jakieś wrogości i tak dalej, to ja bym z tobą na taki temat porozmawiała. I wtedy może byś zrozumiała. Tu akurat to, co mówisz, to jest przeciwność. Nikt o tym nie wie. To jest... Ja tego nie powiem. To jest moje życie prywatne. Ja bym mogła sobie o tym, o, książkę opisać. Napisać, opisać i tak dalej. Ale bym się pod nią nie podpisała. Bo za dużo by ludzie wiedzieli o moim życiu, o tym, co ja myślę. No tu jest trochę, wiesz, ja ci powiem. Oni mówią, piszą, gadają to, co widzieli. No i dobrze, niech widzą. Polityka, co robi? Każdy jest człowiekiem. Każdy jest panem swojego losu. Ja się zgadzam, że każdy słuchaj, jest panem własnego ja jestem losu. Dzisiaj taka, jutro jestem taka. No ważne, żebyś każdego dnia była silna, niezależnie ja od tego, co potrafię sobie powiedzieć nie, powiedzieć sobie stop. Gosia, zmieniam się, Gosia to, Gosia tamto. Potrafię. Czy ja mam tyle lat, czy ja mam tyle. I tym bardziej ja udowodniłam. Tak tam, jakiej też patrzę. Na ciebie jak jadą, to jest pikuś. To jest pikuś. Co ty tam siedzisz tam? Ile tam siedzisz tych, co tam czytasz, te wiadomości? 3 lata. Ja jestem streamerką od kilkunastu lat. Ja byłam tak, i byłam tak, i byłam tak. I rok mi nie było, przyjeżdżali, chcieli. Jestem. I nie zawiodłam ich, a oni mnie. Oni i tak będą, czy ja byłam taka, czy byłam taka. Są naprawdę zadowoleni, że ja wyszłam. Ja bym w życiu nie pomyślała, że ja będę tutaj walczyć. Nigdy. Ja mówię, gdzie ja w tym wieku? No. Ale ludzie, oj, wiesz, ludzie, co, wiesz, co jest ludzie najgorsze? O to mnie prosili. Pani Gosiu, pani się pokaże. Pani udowodni. Hejterzy pani na panią najeżdża. Jasne, i udowodniłaś ja to mówię, w pierwszej walce. Z Nikolą. Ja mówię, proszę udowodniłaś bardzo. To w pierwszej walce, oczywiście, że tak. No, a mówię, czemu nie? Mówię, oberwę to oberwę. Życie jest jedno, nikt ale za ciebie jestem, nie przeżyje. Pokazuję, tak?
Nikt za ciebie życia nie przeżyje. Czy jesteś inteligentna, czy jesteś taka, czy jesteś biedna, czy jesteś bogata. Nie. Tu trzeba siebie udowodnić. Sobie przede wszystkim. Dlatego mam nadzieję, że na twoim przykładzie i na moim wiele kobiet zrozumie, które hejtuje ciebie i mnie, bo myślę, że najgorszy jest hejt od kobiet, że kobiety powinny razem, tak jak wcześniej wspomniałam, ciągnąć siebie na szczyt, a nie hejtować, pomawiać i tylko trzymać kciuki za to, żeby drugiej kobiecie coś się nie udało, bo takie osoby, które to robią, są po prostu słabe. Słabe. I zrozumcie to w końcu, że czyjś sukces powinien dawać wam powód do tego, by samemu ten sukces osiągać, a nie powód do tego, by kogoś niszczyć, krzywdzić i tłamsić. Odech czapnąć, a co? No, to my także zróbmy przerwkę od rozmów naszych pań i przyjmijmy kolejnego gościa. Kogo witam, kogo goszczę? Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Nikita. Cześć, z Nikita. Okazji... Dzień dobry, pani Gosiu, dzień dobry, Maria. Dzień dobry. Witaj, cześć. Z okazji tego roastu pozwoliłam sobie zadzwonić, ponieważ dwa dni temu około miałam bardzo ważnego roasta u siebie na TikToku i chciałam tylko, korzystając z okazji, jeszcze raz przeprosić federację, jak i moich widzów, jak i panią Małgorzatę publicznie z powodu mojego zachowania podczas konferencji i moją pierwszą rywalkę oczywiście. Podczas konferencji padło naprawdę bardzo, bardzo dużo słabych słów z mojej strony. Jednak najbardziej chciałabym przeprosić panią Małgorzatę, ponieważ no, była pani, kim dla mnie była. Powinnam mieć do pani należyty szacunek i chciałabym panią bardzo szczerze przeprosić. Wybaczam. Dziękuję bardzo. Właśnie myślę, że na tyle dojrzałam i że na tyle już mam odwagę, żeby mówić o takich rzeczach. Mówiłam ci kiedyś, że dojdzie do tego, że zmądrzejesz. Tak, pani Gosiu. I myślę, że to jest ten czas, że faktycznie rozmowy zmądrzałam. Pomogły nasze, nie? Tak, dokładnie, to w kuchni wszystkie. Tak, także myślę, że tyle z mojej strony. Chciałabym naprawdę bardzo, bardzo szczerze panią przeprosić, jak i Monikę. Chciałabym jeszcze przekazać telefon Łukaszowi. Dobry wieczór, witam wszystkich. A mogę tylko zadać pytanie do Nikity jedno, zanim Łukaszu wypowiesz się, Arkadiuszu? Proszę, proszę. Proszę bardzo. Nikita, jak ci się teraz żyje? Bardzo dobrze. Wszystko mi się powolutku układa. Układam sobie w głowie wszystko po kolei. Zaczęłam pracować nad sobą. No i przede wszystkim z Łukaszem planujemy zacząć wspólne życie, iść na swoje, rozpocząć bardziej prywatne życie, zobaczyć jak to będzie i myślę, że chyba tylko tyle mogę powiedzieć. Super, gratuluję. Bo wszystkie pawłowskie to fajne chłopaki. Tak, ja właśnie jeszcze tylko chciałem powiedzieć z tej strony kamer, bo ja chciałem powiedzieć, że chciałbym tak oficjalnie podziękować Federacji Cloud za to, że gdzieś tam razem zorganizowaliśmy te wszystkie takie bardzo dojrzałe rzeczy ze strony mojej, jak właśnie oświadczyny. No żyje nam się w narzeczeństwie dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwi i tak... Sekundkę chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję Federacji Cloud za to, że pomogła mi to wszystko zorganizować. Szacuneczek. Szacuneczek. Ja jeszcze mam dodać, że pani Gosiu, Marianno, obie jesteście silne. Po pani Gosi, po pierwszej walce wiem, że ma pani tą rękę silną. Ale też widziałam treningi pani Marianny. Także obie jesteście silne babki. Myślę, że wygra lepsza. Także wierzę w was obie. A co do walki Lexi, ja jednak jestem za Martą Linkiewicz, także ja team też. Marta. Ja też jestem team Marta. Tak, ja jestem team Marta, także zwłaszcza biorąc pod uwagę jej poprzednie walki, gdzieś tam wiem, że ona jest w ciągłym treningu i obserwuje jej sociale. Marta, pozdrawiam cię serdecznie. Ja też Martę pozdrawiam jeszcze raz. Tak, no i myślę, że tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję, że pani przyjęła moje przeprosiny, pani Gosiu. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że już gdzieś tam nasz topór wojenny się naprawdę zakopie, ponieważ ja nie mam zamiaru nikogo już z was atakować pod żadnym pozorem. No mam nadzieję, że zmądrzałaś, już dorosłaś. Pora najwyższa, żeby sobie życie ułożyła, jak ja ci mówiłam kiedyś. Tak, dokładnie. No, dlatego... po rozmowie słyszę, że trochę już poważniejsza tak. Jesteś. A dziękuję bardzo. Ale ja też to widzę, że Nikola też dużo się zmieniła. No to pilnuj jej, żeby ci nie uciekła. Znaczy ja powiem tak, jak wyjeżdżamy na tatuaże, to razem. Oczywiście. Jak je, to w kajdanki i ciągnąć ją. W razie czego pomogę wam szukać Nikity Pegasusem.
Wow. Jak Persik latała za. Dobrze, zanim pójdziemy za daleko, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. Już niedługo. Do zobaczenia. Pawłowscy, trzymajcie się. Cześć. Marianna, aż mi jest głupio tak zmieniać klimat, bo się zrobiło naprawdę fajnie. Mi też, bo wiesz co, ja zobaczyłam właśnie zdjęcia, ale... jak Lexi za mną stoi, coś pokazuje. Jestem w szoku, że nikt mi nie dał znać. Lexi jest tutaj z nami tu. W tym momencie. Tak, Lexi. No. O. Tak jest. Jest. Jak chcesz, możesz... Czemu za mną stałaś, tu coś skonfrontować się. Czy makaron wcześniej wziąłeś, nie oszukuj. W Farmazonie. Dobra, za chwilę zaprosimy cię ponownie tutaj. Możesz się tutaj zastanowić, ale ja chciałem zapytać o coś innego. I tutaj powiem wprost. No, użyję nazwy szopka. Co to była ta szopka, że... Tak naprawdę nie miałaś walczyć z Gosią, miałaś walczyć z Danielem. Ja rozumiem poddymianie, rozumiem budowanie hype'u, napięcia i tak dalej, no ale czy coś takiego, rzeczywiście, i to jest pytanie do ciebie, ale to jest też pytanie do pani Gosi. Czy rzeczywiście jakby w ogóle w planach była walka Daniel Magical kontra Marianna Schreiber? No bo przesady są, no nie róbmy tutaj no, w moich planach, chyba tak. To jest poważna federacja. No ja też myślę, że to jest poważna federacja. No bo to takie niektóre naprawdę... Dlatego takie... się na to nie zgodziła. Dobrze, ale mówiłaś, że... mówiłaś, chyba nawet było napisane, że myślałam, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem. Ja myślałam w ogóle, że ja podpisałam kontrakt z UPC, ale się okazało, że z Klautem. Aha, UPC, nie UFC, KFC. Z UFC już mam podpisany. No właśnie. Na razie na podpromowanie. Aha. Na razie na podpromowanie. Ostatnio wstawiałam właśnie zdjęcie z Dana White'em. Mhm. Ale mam też tam walczyć, tylko że jak nabiorę więcej właśnie tutaj doświadczenia, mówią, że... Nawet jak przegram z Lexi, to i tak będę tam najlepsza, bo oni Lexi nie chcą. Lexi, ja cię chyba jednak zaproszę, no bo to dla mnie... Ja myślałam, że powiesz Lexi, ja cię chyba jednak współczuję. Ja cię chyba jednak zaproszę tutaj. Chyba, że nie chcesz w żaden sposób się tutaj odbić do tego. Wiesz... Lexi mówi, że ona się żywi tym, że dostaje uwagę. Ja chciałam podziękować wszystkim, że dają mi uwagę. Nie chcę schodzić z tej sceny. Ja bym chętnie została tu do jutra. Jeżeli można prosić wszystkich, to zostawcie mnie tutaj, bo ja tak tego potrzebuję. Nie chcę wracać. Dobrze, Marianno, lećmy w takim razie dalej. Miała być walka z Danielem Magicalem, nie było. Jest teraz w tym momencie UFC. Ale to ciekawe, czy Daniel Magical będzie walczył na Klaucie 5, nie? Swoją drogą. Nieważne, dalej pytania. Okej. Okay. Jeszcze z takich rzeczy właśnie do wyjaśnienia. Mówiłaś bardzo mocno o tym, że Gosia i tutaj wszyscy są wolnymi ludźmi, no ale ty chciałaś tę wolność odebrać. Ty chciałaś tę galę przerwać, zdelegalizować, no, żeby ona się nie odbyła, a teraz jesteś... Tak, wiesz, mówimy ja nie będę... po raz enty. Mówimy. I po raz enty mogę to wyjaśnić. Pozwól mi dokończyć. Ja już nie będę tam grał hipokrytka, gadał i tak dalej. Tak, no jakby już powiedziałaś, już to przyklepałaś. No, staliśmy to. Wiemy, o co chodzi. No ale czy nie uważasz, że spośród tych wszystkich rzeczy, spośród jakichś tam właśnie zagrań takich komediowych, spośród właśnie jakichś takich szopek, tutaj obśmiań tego, tamtego, no, czy nie uważasz, że to jest taka rzecz, nie jako Marianna Schreiber, freakfighterka, jako królowa, jako postać, ale jako osoba, jako... osoba, za którą stoi w jakiś sposób pewne, no takie pewne, nie wiem, pewna odpowiedzialność moralna, bo jakby to był ten argument, prawda? Ty chciałaś, żeby to było odwołane, bo to było według ciebie złe. Mhm. Jak to jest, że teraz jesteś w tym, bierzesz w tym udział, czujesz się w tym rewelacyjnie? Jesteś, wiesz, no ja osobiście za każdym razem, kiedy, wiesz, widzę jakiś nowy post, mam takie, zobaczmy, co teraz wymyśliła. Więc ja się bawię doskonale. Ale jak to wygląda? Jak to wygląda? Tak to wygląda, że potem idziesz na wywiad do jakiegoś tam Świata Gwiazd, czy gdzieś tam indziej, do Plotka Pudelka, czy tam gdzieś widziałam ostatnio. I mówisz, że Marianna to w sumie fajna postać, bo jest taka nieodgadniona i w sumie, kiedy się z nią widzę, to sam nie wiem, kim ona jest. I to jest właściwie fajne, to jest potrzebne w tych free fightach. A teraz mam wrażenie, że stosujesz pytanie pod tezę, nawet jeżeli, to tobie na nie odpowiem. Mhm. A jaka jest ta teza? Czyli jak to jest, że żyjemy w wolnym kraju, jaka jest ta teza? Ale zadałeś mi pytanie otwarte, ja staram się teraz odpowiedzieć. Ale jaka jest ta teza, żebym wiedział? Jak to jest, zaraz do tego dojdziemy. Okay. Jak to jest, że ja tutaj starałam się odebrać Gosi walkę,
No tak, starałam się, no popełniłam błąd, no pomyliłam się, no zdarza się, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy ludźmi ze stali, mamy swoje uczucia, czasami się mylimy, czasami błądzimy, czasami robimy głupie rzeczy, szkoda, że tak nie pytasz osób, które tutaj otwarcie przychodzą na ćpanę, dlaczego ćpają, ale szanuję to, że mnie pytasz akurat o to. Akurat ja pytam. Momencik. Akurat ja pytam, Marianna. Tak, i teraz tak, i teraz faktycznie ja mówię, popełniłam błąd, no... Przyznaję się, przepraszam za to. Ja mówię, wysypujecie groch na konferencji 4 marca, klęczę na grochu i temat się kończy. Bo jeżeli na następnej mojej walce, czyli trzeciej, znowu będzie pytana o to, dlaczego komuś chciałam tu coś blokować i tak dalej, to przysięgam, że więcej po prostu w tej federacji walczyć nie będę. Dobrze, Marianna, ale dlaczego hiperbolizujesz? Ja zadaję ci pytanie, wiesz, czy ja jestem wobec ciebie złośliwy, czy jestem agresywny? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że niedobrze ci z oczu patrzy. Aha, okej. A zresztą ja cię lubię, nie mam nic do ciebie. No właśnie, więc ja też. Przed chwilą ci powiedziałem, jak to wygląda. No tylko pytam, bo wiesz, jakby tutaj chodzi o ten aspekt stricte moralny, bo no mówiłaś, że jakby, wiesz, chciałaś, żeby to się nie odbywało, ponieważ to jest złe. Teraz do tego dołączyłaś. Czy coś się przez ten czas zmieniło, czy po prostu... No oczywiście, wiesz, oczywiście zmieniło się to, że poznałam Gosię, to raz. Dwa, że poznałam tą federację. Trzy, że poznałam świat freak fightów. Cztery, że zrozumiałam, że wrzuciłam do jednego worka sportowców razem z osobami, które wykazują swoje mega patologiczne zachowania i tak dalej. Mieliśmy okazję je oglądać też na poprzedniej konferencji. I tyle. I to była moja pomyłka. I to na pewno dzisiaj... Po 3 miesiącach, jak to Lexi mówi, to było 3 miesiące temu i tak dalej. No tak, było 3 miesiące temu. Czasami mogło to być 2 dni temu i ktoś się nauczył 2 dni, że tak nie można robić, albo że zrobił coś złego, a czasami nawet po minucie człowiek rozumie, że coś źle powiedział albo coś źle zrobił. No tak, zobaczysz, jak to się Lexi, mówi... jak będziesz starsza, że tak się w życiu dzieje. Natomiast... Jak to się mówi, natomiast tylko krowa nie zmienia zdania. No dokładnie, dzisiaj po 3 miesiącach siedzę tutaj i jak tutaj siedzę, wiem, że ludzie oceniają ten świat freaków, że oto patologia i tak dalej. I też tak gdzieś tam pewnie mi się przebłysnęło, że coś takiego mogłam myśleć o ten temat. I jak tutaj siedzę, to zapewniam, że nie wszystkie osoby to jest patologia i sama federacja w sobie to nie jest patologia. To, że są osoby, które tu przychodzą i urządzają patologię, to nie znaczy, że wszystkich mamy wrzucać do jednego worka. I tak jak mi wiele osób zarzuca. Drodzy państwo, muszę przerwać, przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, ale jest bardzo ważny komunikat dla czatu. Panie i panowie, Zbigniew Stonoga w tym momencie przejął czat. Zbigniew Stonoga w tym momencie jest moderatorem naszego czatu. Wrócimy do tematu, bardzo przepraszam, ale mamy też kolejnego gościa na linii, a więc kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo, słychać mnie? Cześć, cześć. Cześć, Ola z Łodzi dzwonię. Mam pytanie do Marianny. Proszę bardzo. Witaj. Niedawno stwierdziłaś, że nie miałaś autorytetu w domu, a jest odcinek na YouTubie z tobą, na Cloud MMA, gdzie stwierdzasz, że wszystko zawdzięczasz swojej mamie. Oczywiście, to prawda. Więc w końcu jak to jest? To miałaś ten autorytet, czy go nie miałaś? Bo w sensie to mi się trochę nie kalkuluje. Kalkuluje się, bo jedno nie wyklucza drugiego. Wszystko zawdzięczam swojej mamie, bo dała mi wszystko, co mogła. I mimo, że był moment, w którym w zimę sprzedawaliśmy znicze, żeby mieć na buty, to tak wiem, że oddała mi wszystko, co mogła, żebym ja to wszystko miała. I bardzo się cieszę z tego powodu, bo pewnie to dzięki niej tutaj jestem, dzięki temu, że pomogła mi, gdy urodziłam córkę, dzięki temu, że zostawiła swoją pracę, żeby mi pomóc przy wychowaniu dziecka i tak dalej, i tak dalej. I zawsze mogę na nią liczyć, niezależnie od tego, co się na mój temat naczyta, co ktoś jej na mój temat powie i niezależnie od tego, co ja robię, jakie mam poglądy, jakie są moje wybory. I za to jestem mojej mamie wdzięczna. Jest to cudowna kobieta, najlepsza osoba na świecie. Poza tym no, dała mi życie i myślę, że za to powinnam być jej wdzięczna choćby. Natomiast moim autorytetem była nauczycielka z technikum, do którego uczęszczałam. To właśnie była wcześniej wspomniana przeze mnie pani Mariola B., którą właśnie jeszcze raz pozdrawiam zresztą, która we mnie uwierzyła, która miała ten czas, który mi poświęciła, która po prostu trzymała mnie mocno, gdy upadałam. Okej. No tak, ale wydaje mi się, że jeżeli jesteś aż tak bardzo wdzięczna swojej mamie za poświęcenie swojego życia, czasu i w ogóle dla ciebie i to wielki szacun dla niej,
to wydaje mi się, że to jest bardzo duży autorytet, że potrafiła poświęcić się dla swojej własnej rodziny, tak? Oczywiście. Natomiast jest tak, jak powiedziałam. Okej, okay, a przepraszam, bo wydawało mi się, że wcześniej podawałaś chyba nazwisko pani i to było... Tak, właśnie, tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo nie chciałabym, żeby, wiesz, teraz było tak, że... Okej, okay, bardziej mi się po prostu wydawało, że na inną literę było to nazwisko. Nie, dlatego... Banaszczyk, no. Okay. Pani Mariolu, to jest cudowna pani nauczycielka, zresztą był właśnie materiał z panią Mariolą na Dzień Dobry TVN rok temu bodaj właśnie i tam spotkałyśmy się w szkole i pani Mariola opowiadała o mnie, ja opowiadałam o niej. Ten cały materiał jest do odtworzenia, też można zobaczyć na moim YouTubie, także no, kobieta z wielkim sercem, stworzona chyba do bycia po prostu najlepszym pedagogiem i nauczycielem, która wyprowadziła wiele dzieci z różnych patologicznych rodzin na prostą, która robiła coś więcej niż musiała i takich nauczycieli życzę każdemu dziecku. Mam możliwość jakiegoś pozdrowienia w ogóle? Oczywiście, proszę bardzo. Ja chciałabym pozdrowić swojego narzeczonego, który aktualnie jest w Holandii i bardzo ciężko pracuje i również poświęca się dla rodziny. O, to naprawdę wspaniały. Trzymaj się i dziękujemy serdecznie. Dzięki. Ja w międzyczasie przypomnę wam, panie i panowie, to wszystko, co się dzieje, będzie miało swoje ujście w klatce już 9 marca. Cloud MMA 4 już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. 10 elektryzujących pojedynków. Zostało tylko 25% biletów na czwartą galę naszej organizacji. Kupujcie bilety na goingup.pl, także bilety na konferencję, która odbędzie się już w ten poniedziałek. Jeśli nie możecie pojawić się w Łodzi, galę możecie obejrzeć w swoich domach w systemie pay-per-view. Sprzedaż pay-per-view trwa na cloudmma.tv. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher, sponsor główny Cloud MMA Fortuna. Zakłady na Cloudo dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Galę możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod CloudMMA. HotPay, system płatności internetowych, Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Ola Voga, Royal Quality Brand. Polska odzież najwyższej jakości dla niej i dla niego. Z kodem CloudMMA10 otrzymacie 10% zniżki w butikach partnerskich marki Ola Voga. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. No i oczywiście patron medialny naszej organizacji to Super Express. Gosiu, pytanie do ciebie, bo jedną z takich dużych kości niezgody był temat i zaangażowanie w wasz konflikt, w waszą walkę Daniela. I no tam rzeczywiście padło wiele niefortunnych słów, obietnic, jakkolwiek to nazwać. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy ty w jakiś sposób rozmawiałaś o tym z Danielem, no, że nie jest to zbyt dobry sposób, nawet jeżeli miało to być poddymienie? No tak. Mhm. Była rozmowa. No powiedz ja ci powiem, no powiedz to są silne emocje. No to ja się nie dziwię. No w sumie nie taka sama bym była. Tak samo bym się zachowała. To emocje. Wiadomo. Okej. Okay. No to w takim razie, jak ty się do tego odbijesz, bo to jest coś, czym ty byłaś... Mam nadzieję, że Daniel przeprosi mnie za to. Mhm. Mam nadzieję, że Daniel przeprosi mnie za to. Ale liczysz, że to się de facto stanie, czy po prostu to jest nie, taka... Nie, nie liczę na to, mhm. Ale mam taką nadzieję, a nadzieja umiera ostatnia. Okej. Okay. Drogie panie, zbliżamy się już do końca, za chwileczkę przyjdzie czas na face-to-face'a i ja chciałem jeszcze, bo mamy tam dosłownie 4 minutki, ale ja wiem, że tutaj z twojej strony będzie na pewno dłuższy monolog, więc no, nie mówię tego złośliwie, no dobrze, mówię jak dobrze. Jest. Mówię jak jest i w związku z tym chciałem, żeby zanim spotkacie się tutaj twarzą w twarz, żebyście powiedziały właśnie parę słów do siebie, bo tutaj wydarzyło się bardzo dużo i jestem bardzo ciekaw właśnie, w jaki sposób zakończy się ten program. Proszę bardzo. Marianno, ostatnie słowa do Gosi, przed konferencją. Przed konferencją, czyli na konferencji i tak będziemy jeszcze miały okazję będą rozmawiać. Kolejne pierwsze i ostatnie słowa, tak jest. Cóż mogę powiedzieć? Na pewno jestem dumna z tego, że gdzieś tam udało nam się opanować na tyle emocje i tobie i mnie, że jesteśmy w stanie tutaj siedzieć i nie wyklinać się nawzajem, nie używać inwektyw właśnie. I gdzieś tam szanować siebie, choćby właśnie za tą siłę, która każda z nas ma na swój sposób i swoje w życiu gdzieś tam przeszła. Cieszę się, że uda nam się sprawdzić nasze umiejętności sportowe. Przyznam szczerze, że bardzo podziwiam cię za to, że masz odwagę do tego, by
by robić to, co robisz, bo szczerze mówiąc, mnie czasami jej brakuje, a nie przeżyłam tego, co ty, i jakby wiem, jaki stres przeszłam przy pierwszej walce, jak bardzo to usztywnia nogi i tak dalej, i tak dalej. Także jestem na pewno z tego dumna. I co? I żeby tutaj nie kadzić jakoś szczególnie, ale też nie robić jakiegoś sztucznego konfliktu, to co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że to nie wróci, to wszystko, co się działo wcześniej na tych streamach, bo szczerze mówiąc, no ja nie znałam tego tematu, ale jak to obejrzałam, no, to po prostu spadłam z krzesła i mam nadzieję, że to nigdy nie wróci, że ty naprawdę będziesz wyglądać tak, jak wyglądasz, i że będziesz się trzymać tak, jak się trzymasz, i że nigdy nie dopuścisz do tego, żeby twój syn zaczął to na nowo. Okej, okay. Gosiu, twoje słowa do Marianny. Dobra, powiem wam, że sympatycznie mi się rozmawia, co bardziej mnie to podbudowuje. Co mogę powiedzieć? No tyle, że mam nadzieję, że trochę zrozumiałaś ten mój świat, jak ty to mówisz. Bynajmniej już były. Zmieniłam się i bardzo dziękuję, że pozwolono mi przystąpić do walki, co mi daje to dużo siły, motywacji. I wiem, że w moim wieku można. Można wszystko, tylko trzeba chcieć. Chciałam kiedyś taki plan zrealizować, zrealizowałam. A ten plan, że tą walkę, bo szczerze mówiąc, nie to, że ja nie chciałam, że ja się bałam, tylko ja mówię, że chyba jestem zmęczona. Ale nie. Mój ród przetrwał, wyrwa. My jesteśmy silny ród, wiesz? Wiesz, to jest niesamowite. Zwłaszcza kobiety. Dlatego ja powiem ci, ja jestem po trzecim związku i nie mam zamiaru budować następnego związku. No bo co, codziennie by był nokaut, nie? Silne kobiety tak mają. No i po co mi to? Co ja mogę powiedzieć? Dwie silne kobiety, a tutaj gdzieś w tle ja, mały człowieczek. Zapraszam panie do face to face'a. Powyżej 60 kilo przecież, powyżej. Mały. Doszliśmy do wniosku, że sam powiedziałeś. Lekko powyżej. Zostałam. Jedna noga powyżej 60 kilo. No, to jest rodzynek między nami. Jest siła. Jest moc. Berwa. Ile masz wzrostu? No. Czy oni mnie oszukali, coś? Nie, dlaczego? Po prostu sytuacja jest taka, że teraz robicie face to face'a, później pozycję bokserską. My z Gosią idziemy w stronę zachodzącego słońca, a ty zostajesz do rana w studiu. Powiedzieli, że dają zgodę. Możesz prowadzić monolog. Ja chcę jeszcze trochę atencji. No. Jeszcze za mało. Będziesz miała konferencję, będziesz miała galę, jeszcze dostaniesz zapas atencji. Obiecujecie? Obiecuję. Osobiście dostarczę ci 40% okay. Atencji. Dziękuję. No, 40% to bardziej Sławek Pyszko, wiadomo. A jak głucha jest twoja uwaga? No. Powyżej 60. No. 70 jest, czy nie? Koniec? Pozycja bokserska, panie i panowie. To jest jeden z 10 niesamowicie ekscytujących pojedynków, które zobaczycie na gali Cloud MMA 4. 9 marca, Atlas Arena. Bądźcie z nami. Ostatnie bilety są w sprzedaży, ale ogarniajcie też pay-per-view, jeżeli nie będziecie mogli z nami być. Ja nazywam się Arkadiusz, pan Pawłowski. To jest Gosia, to jest Marianna. A już niedługo naprawdę wielkie grzmoty. W poniedziałek konferencja. Przygotowujcie się na Fight Week. Yes. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania? Zawsze z tymi, dla których sport to coś więcej! Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna.
Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got him picking up the pieces. Doubting me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it because you all cap like. Hold up. I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this. Go up. You know it's all net when it go up. Through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on patience, a dick and I'm blind. Cross on my crosses and dead on my eyes. Najmocniejsze kwasy tłuszczowe omega-3 na rynku. Produkty wspierające mózg i ogólne zdrowie organizmu. Produkty na sen, takie jak melatonina i wiele, wiele więcej. Użyj kodu CloudMMA, aby uzyskać 20% rabatu.